Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 24 listopada 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borewek, a widzowie i słuchacze oglądają i słuchają kolejny odcinek Nordistic Get Live. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej, a dokładnie o medycynie karetkowej, ale o szczegółach dzisiejszego spotkania oczywiście za chwilkę. Drodzy Państwo, chciałbym bardzo podziękować wszystkim widzom, wszystkim słuchaczom i naszym współorganizatorom za to, że są z nami. Dzięki Państwa pomocy udało nam się dotrzeć do prawie 30 tysięcy osób z informacją o naszym wydarzeniu. Przyniosło to świetne i fantastyczne efekty, bo śledząc wydarzenie na naszym fanpage'u, no przynajmniej kilkaset osób zainteresowało się naszym dzisiejszym spotkaniem. Tak więc dziękuję ogromnie, szczególnie Prehospital Blog. Tomasz, dziękuję, kłaniam się Tobie nisko i dziękuję Jakub. Ratownictwo medyczne łączy nas wspólna pasja. Również podziękowania dla Pani Joanny Majewskiej i ratowników KPP, którzy są z nami i bardzo się cieszę, że dzisiaj też nas wspali swoją siłą internetu. Myślę, że również i w tym momencie warto, drodzy Państwo, spróbować udostępnić wydarzenie, które właśnie w tym momencie się rozpoczęło. Tam takim małym przyciskiem pod ekranikiem udostępnij na profilu czy na stronach, będzie nam z tego powodu niezmiernie miło. Drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie o medycynie karetkowej. Naszym Państwa gościem będzie pan Kacper Mazurkiewicz, który jest ratownikiem medycznym, który jest nauczycielem akademickim, jest również pedagogiem, jest także coachem. Kacper posiada doświadczenie medyczne zarówno z tego prehospitalu, z zespołu ratownictwa medycznego, już 11 lat pracuje jako ratownik, pracował również jako dyspozytor numeru ratunkowego i ma również doświadczenia stricto szpitalne, a dokładnie pracował 2 lata na chirurgii urologicznej dziecięcej w jednym z dolnośląskich szpitali. Proszę Państwa, nie pozostało mi nic więcej, jak tylko przywitać wszystkich Państwa, którzy są dzisiaj z nami na naszym czacie. Bardzo się cieszę, że poświęciliście dzisiaj Państwo swój wieczór właśnie dla Nordistic Get Live i tych wszystkich osób, które dzisiaj się tutaj z nami pojawiły. Tak więc napiszcie, skąd nas dzisiaj, drodzy Państwo, oglądacie i skąd nas słuchacie. Przypominam, nasz podcast dzisiejszego programu ukaże się na platformie Spotify. A teraz zapraszamy do studia naszego gościa, pan Kacper Mazurkiewicz. Dobry wieczór, Kacprze. Cześć, dobry wieczór wszystkim, kłaniam się. To jest wejście, właśnie. Witam Ciebie. Pomimo tego, że chłodno w Twoim studiu, mam nadzieję, że masz się dobrze i ciepło dzisiaj. Mam herbatę, mam grzałkę, także jest dobrze. Okej, fantastycznie. Kacper, powiedz mi w tym momencie, gdzie jesteś, może nie w jakim pomieszczeniu, ale w jakiej miejscowości i dlaczego akurat tam? Teraz jestem w moim studiu, skąd często, gdzie niegdzie czasami nagrywam i nadaję, może dla wąskiego grona, ale czasami się tutaj zdarza mi przebywać i robić różne nagrania, różne szkolenia online, zwłaszcza w dobie COVID-a, kiedy te zajęcia przenoszone są do internetu. Ale generalnie jestem z Wrocławia. Tutaj się urodziłem. Co prawda miałem przerwę w mieszkaniu we Wrocławiu, ale teraz dalej mieszkam we Wrocławiu, tutaj pracuję. Czyli Dolny Śląsk. Jasne, fantastycznie. Powiedziałeś o Twojej aktywności w internecie, czyli to można powiedzieć, że jest to jedna z wartości takich dodatnich, plusowych, z zaistnianiu sytuacji epidemiologicznej. Postrzegasz pewne plusy wynikające z tego, w jakim czasie przyszło nam żyć? Że w czasie pandemii? No nie, zdecydowanie nie. Znaczy, wiadomo, we wszystkim możemy znaleźć jakieś wartości dodatnie, wartości ujemne, także pomimo tego, że pandemia wielu ludziom zrujnowała życie i przewróciła do góry nogami, możemy też wyciągnąć pozytywne wnioski z tego wszystkiego. No, wiele rzeczy przyniosło się, wiele rzeczy przyniosło się do internetu, gdzie dotychczas one były nie do pomyślenia. Na przykład psychoterapia się przeniosiły do internetu, więc jest o wiele łatwiej dostępnych. Możemy sobie wybrać psychoterapeutę z drugiego końca kraju, którego lubimy, który jest polecany, z którym się dobrze pracuje i wcale nie musimy do niego chodzić na wizyty. Tak samo teleporady, no tak znienawidzone, bo pomysł jest fajny, a wykonanie jak zwykle po polsku, więc no założenie idea była fajna,
aczkolwiek niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. No niemniej jednak uważam, że teleporady, gdyby dobrze je rozegrać, to naprawdę bardzo, bardzo wygodna sprawa dla wielu pacjentów, którzy chociażby potrzebują krótkiego zwolnienia lekarskiego z powodu biegunki, z powodu jakiejś gorączki i no nie wiem, moi równolatkowie z gorączką i jakimś tam kaszlem i katarem no nie potrzebują wizyty lekarskiej, a jednak potrzebują to zwolnienie, żeby troszeczkę w domu odpocząć. Więc dużo też jest dobrych rzeczy płynących z tego zamknięcia i przeniesienia do świata wirtualnego, ale całościowo wolałbym ich nie odkrywać i wolałbym jednak żyć normalnie i nie mieć nic wspólnego z tą pandemią, tak szczerze mówiąc. Absolutnie, ale wybrnąłeś jak rasowy coach, przedstawiłeś wszystkie pozytywy tej trudnej sytuacji. O twoim coachowaniu czy coachingu i bycia pedagogiem i nauczycielem akademickim z pewnością dzisiaj będziemy rozmawiać, ale zgodzisz się ze mną, że dzisiejszy główny gwóźdź programu to medycyna karetkowa. I jest mi ogromnie miło, że jedna z najważniejszych postaci mediów społecznościowych, która zajmuje się problematyką systemową czy ratownictwa medycznego, jest dzisiaj z nami, no bo założyłeś kilka lat temu ten profil, właśnie medycyna karetkowa. No i co? I czyli twoim zdaniem o systemie, czyli to jest twój własny pogląd na pogotowiany system. Czy coś więcej na ten temat należałoby na początku dodać? No, generalnie wyczerpuję, czyli no mój własny pogotowiany pogląd na system, bo generalnie cała moja kariera ratownicza opiera się na zespole ratownictwa medycznego, na karetce, mówiąc tak już bardzo kolokwialnie. Mhm. Tutaj kilkanaście lat, no 11, 12 rok pracuję, więc no wokół tego wszystko się kręci, jeżeli chodzi o moje ratownictwo. To, co były jakieś moje inne przygody zawodowe, no to one są przygodami. No niekoniecznie to jest taki rdzeń, aczkolwiek teraz no właśnie próbuję uciec od branży medycznej, jeżeli chodzi o drugą pracę, no że w dwóch pracach pracujemy, to nic nadzwyczajnego, ale próbuję uciec właśnie od branży medycznej i spróbować czegoś innego, no żeby gdzieś tam w jakiś sposób się rozwijać i może nie tylko utykać w ramach jakiejkolwiek szeroko pojętej branży medycznej. No i co do tego, no jeszcze jest jakaś alternatywa, gdyby coś mi się w życiu nie powiodło i bym musiał zrezygnować z pogotowa, no to mam też jeszcze jakieś alternatywy. Jaka duża część jest to spowodowana tak zwaną higieną umysłu, żeby się trochę resetować, a jaka jest właśnie ta bardzo taka prozaiczna, wynikająca właśnie z tego, co powiedziałeś przed momentem, jeżeli coś pójdzie nie tak, zdrowie nie dopisze, to musisz mieć po prostu plan B. Rozkładasz to po połowie, czy raczej mimo wszystko ta higiena umysłu to w większości zdecydowała o tym? Niekoniecznie higiena umysłu, czy no niewątpliwie też, dlatego że w branżach medycznych, czy no w Polsce jest to ciekawe, że co jakby jakiś tam obszar malutki, to jest zupełnie inny, czasami dzieli nas 20 kilometrów i jest zupełnie inaczej. Na moim podwórku, że tak powiem, dużo z nas pracuje zarówno w pogotowiu, jak i na SOR-ach. Ciągle się widzimy, ciągle się oglądamy, no my się lubimy, to jest fajne, ale no gdzieś tam może być tego przesyt, więc nawet uciekając w jakieś inne tam działki, czy do dyspozytorni, jak miałem taką dwuletnią przygodę, czy na oddział, no ale ciągle nie czuję się tak dobrze jak w pogotowiu, więc no gdzieś tam sobie tak szukałem. Przez przypadek, można by rzec, zostałem pedagogiem, coachem tym bardziej przez przypadek, ale no nagle się okazało, że to jest świetne, że mi się to spodobało, się w tym odnalazłem i dlatego tak się to potoczyło, to w ogóle nie było planowane. Było zupełnie inny jakby zamysł tych studiów, na które poszedłem, no i przypadkowo one mi się spodobały, no to tak mogę powiedzieć, więc jakby korzystam na fali tego aktualnych wydarzeń, a jeżeli chodzi o alternatywę i jakiś tam w razie awaryjności inny zawód, no cóż, na tym polega nasz zawód, no mamy pacjenta i go sobie rozbieramy na czynniki pierwsze, jeżeli się wydarzy to, to zrobię to, a jeżeli to, to zrobię to, ja przynajmniej sobie takie drzewko w cudzysłowie w głowie zawsze rysuję, żeby być przygotowany na jak największą liczbę ewentualności, no bo nigdy na wszystkie nie będę przygotowany, ale na jak największą, żeby jak najmniej rzeczy mnie zaskoczyło. No stąd tak samo w życiu kieruję się też pewnymi zasadami i żeby nie zostać gdzieś tam na lodzie, prawda, żeby móc uciec ewentualnie w jakąś inną stronę, a może być różnie, no każdy z nas może gdzieś tam źle trafić, gdzieś się w złym miejscu zjawić, o złej porze, ze złym człowiekiem i możemy na przykład tą swoją pracę skończyć. Mhm. Otrzymałem informację, że są jakieś problemy techniczne, żeby rozpoczęła się audycja na naszym profilu, ale widzę, że zaraz to naprawimy. Powiedz mi w dwóch zdaniach, jak to się stało, że stałeś się ratownikiem medycznym i jak to się stało, że w ogóle pojawiłeś się w systemie ratownictwa medycznego?
No, zaczęło się to w 2007 roku, gdzieś tam przy szóstym roku, przy szóstym, siódmym, przy okazji matury. Zawsze chciałem gdzieś tam działać sobie w branży medycznej. Oczywiście gdzieś tam w czasach dzieciństwa, kiedy się nie mówiło o ratownikach medycznych, chciałem być lekarzem. Potem zaczęli się pojawiać jakieś artykuły, jakieś głosy, jeszcze nie był czas internetu, żeby sobie tak ochoczo poczytać. Więc gdzieś tam zaczęły się pojawiać informacje o ratownikach medycznych, którzy wtedy byli przedstawiani jako takie osoby, które wejdą w każdą dziurę i pomogą temu człowiekowi. Nie? Gdzieś tam lekarz był utożsamiany z gabinetem czy szpitalem, receptami i takim spokojnym życiem, a tu jednak się okazało, że powstaje taki zawód, czy w sumie już powstał, bo kiedy o tym czytałem, to był gdzieś tam przełom 90. lat i 2000, to nomen omen z rozmowy z Mikołajem, który nam opublikowałem ten krótki wywiad, no nie krótki, opublikowałem wywiad na medycynie karetkowej. Wiem, że to już na początku lat 90. byli pierwsi ratownicy medyczni. Mikołaj właśnie jest jednym z pierwszych ratowników medycznych. No i tak to było mi przedstawione gdzieś tam w tym okresie nastoletnim. Tak się troszeczkę dowiedziałem. To były czasy, kiedy do internetu się dzwoniło. Kto starszy pamięta, 0202122. Taki numer się wybierało w modemie i hasło było PPP. No to wtedy gdzieś tam udało mi się wyczytywać delikatnie jakieś artykuły prasowe, no i to mi się spodobało. To mi się spodobało na tyle, że poszedłem do szkoły policjalnej i zostałem ratownikiem medycznym w 2009 roku. Okej, fantastycznie. A jak to się stało? W którym momencie uznałeś, że to już jest czas na to, żeby stworzyć profil na Facebooku, żeby właśnie swoim zdaniem dzielić się z przestrzenią publiczną? Czy to miało jakiś powód, wystąpił na przykład jakaś konkretna sytuacja zawodowa, może szczęście, radość, może kropla goryczy, a może coś innego popchnęło cię do tego, by rzeczywiście wykonać kawał dobrej roboty i zacząć prowadzić swój profil? To był proces, to był jakiś dłuższy proces, dlatego że po paru latach pracy w pogotowiu po studium postanowiłem zrobić licencjat, miałem takie możliwości techniczne i finansowe, więc poszedłem na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i tam no, ja już miałem jakieś doświadczenie zawodowe, miałem już ten zawód, miałem to doświadczenie zawodowe, więc często gdzieś tam koleżanki i koledzy podpytywali o jakieś różne rzeczy, słuchali mnie. Wtedy po raz pierwszy pojawił mi się taki tam gdzieś lampka w głowie, że ktoś mnie słucha, ktoś mnie pyta i chce mnie słuchać. No i dalej ten proces gdzieś tam sobie trwał. Ja zacząłem robić takie szkolenia dla studentów pierwszego roku ratownictwa medycznego. Wiem też, że niektórzy, którzy przyjadą do mnie w grudniu, też dzisiaj słuchałem, także serdeczne pozdrowienia dla uczestników manewrów tegorocznych i zresztą zeszłorocznych również. Więc ta impreza co roku powstaje, tam dużo ludzi pyta, dużo tych studentów się do mnie zwraca, nawet po roku, po dwóch, z jakimiś pytaniami o prace licencjackie, o jakieś tematy, gdzieś tam potrzebują, żeby to się wyjaśnić. Nawet był taki moment, że przychodziło do mnie kilka osób na koreczki, jak to zawsze mówiły. Te koreczki były w bardzo miłej atmosferze, nieczęsto z kieliszkiem likieru, bo to głównie panie przychodziły nas odwiedzać na te koreczki i z wielką chęcią tłumaczyłem to w jakiś tam sposób, mój, który do mnie przemawiał, jak najbardziej do tych studentów też to przemawiało, trafiało. Kolejne osoby, które chcą mnie słuchać. Później, no tak samo gdzieś w jakimś tam środowisku swoim, ktoś pytał, podpytywał o moje zdanie, to bardzo miłe. Zacząłem to docenić, zacząłem to zauważać w pewnym momencie, że to faktycznie ludzie się liczą z moją opinią. No i później trafiam do Krakowa, do Jurka Jaskuły i Grześka Nowaka na ratownictwo po godzinach, bodajże 69. Łatwy numer do zapamiętania, za tym pamiętam. Tam trafiam, robię taką prelekcję, świetnie, ona się podoba, gdzieś to się tam dalej troszeczkę rozszumiało, przypłynęły jakieś miłe słowa do mnie, z podziękowaniem, z wdzięcznością i takie słowa uznania, że to było fajne, im się podoba ta moja prelekcja. No i chyba gdzieś wtedy, jakoś wtedy powstał ten profil. Ja tak dokładnie nie pamiętam tego momentu. To było, jak nawet sprawdzałem specjalnie tą rozmowę, kiedy to był 2017 rok, więc 4 lata temu, ale oczywiście każdy sukces, bo tak bym to już teraz nazwał, po dzisiaj chociażby tutaj jestem, to już jest sukces. Za każdym sukcesem stoi kobieta, także nie ukrywam, że to małżonka namawiała do założenia. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam moją małżonkę Patrycję. Która w tym momencie robi wszystko, żeby okiełznać pewną piękną małą istotkę, która walczy, żeby myślę, się... Myślę, że razem oglądają. Oby, tak. Słuchaj, ogląda nas już bardzo wielu widzów i wielu słuchaczy. Pojawią się teraz te osoby na naszym ekranie. Jest z nami Jan. Jan jest ratownikiem medycznym, ratownikiem górskim, jest ze Słowacji.
Janek, mam nadzieję, że się zobaczymy w Norwegii raz jeszcze, w końcu się poznamy. Jest i Międzyrzecz, jest i Poznań, jest też Irlandia, ale też są osoby, które bezpośrednio do ciebie piszą. I ciebie bardzo serdecznie pozdrawiają. Są też osoby ze Szkocji. Moja koleżanka Kamila, z którą miałem przyjemność uczyć się w medycznym studium zawodowym, więc od tego podstawowego poziomu żeśmy zaczynali, podobnie jak ty, ale są również osoby, które... Oj, to się tak szybko tutaj przewija. Jest również pan Łukasz Derkacz. Witam z izolacji. Nie wiem, nie wnikam, z jakiego powodu zaznaczamy, że pewnie niestety z tego powodu covidowego, ale jest też pan Jakub Strzymków z PRM Wrocław, jest Wiesław Adamowicz, o, niesamowita akcja, tego człowieka się dzisiaj tutaj nie spodziewałem, ale bardzo się cieszę, że się pojawił. Jest z nami również Paweł Wiktorzak, kierownik pracowni symulacji medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego i bardzo się cieszę, że dzisiaj takie zacne grono osób nas tutaj zaszczyciło właśnie swoją osobą. Pan Maciej Krzesiński również nas wita, my też witamy, pozdrawiamy i przystępujemy do kolejnego pytania. Pytanie jest trudne z punktu widzenia twoich obecnych 11-letnich doświadczeń zawodowych, czy 11 lat doświadczeń zawodowych, z punktu widzenia ratownika, ratola, jakby ktoś powiedział, a nauczyciela, no i tego pedagoga. Czy w jakimkolwiek momencie uznałeś, ta decyzja odnośnie zawodu medycznego była zła? I też, czy żałowałeś kiedyś, że akurat ta forma komunikowania się ze światem poprzez portal Medycyna Ratunkowa też nie było dobrym rozwiązaniem? Nie, nie. Uważam, że akurat zarówno jaki wybór zawodu to jest strzał w dziesiątkę. 11 lat nadal tą pracę lubię. I to ogólnie z nami, z ratownikami, to się mi jest o tyle ciekawie, że największy problem, jaki mamy, to my tą pracę po prostu bardzo lubimy. I to jest to, co nas najbardziej trzyma w tym zawodzie. Coś musi być, co nas łączy. No ja nie wiem co, ale jest jakaś taka siła, która nas przyciąga do tego zawodu, no bo raczej dla pieniędzy tutaj nie pracujemy, raczej pracujemy z jakiegoś tam innego powodu, każdy z nas ma te różne powody, więc nie żałuję. W innych miejscach pracuję i byłem, nie wiem, na oddziale, byłem w dyspozytorni, było fajnie, były miłe chwile, nic się specjalnego, złego tam nie wydarzyło, ale jednak to nie jest to, nie ma tego czegoś, co daje taki ten fan, mówiąc bardzo kolokwialnie, można troszeczkę z angielskiego. A co do podjęcia aktywności w mediach społecznościowych, no to nie, nic złego mi w życiu nie spotkało, raczej same dobre rzeczy, tym bardziej, że no, teraz to już w sumie wszyscy wiedzą, kto ja jestem, wszyscy zainteresowani, bo tak gdzieś tam na początku próbowałem być anonimowy, znaczy może nie tylko anonimowy, ale się nie odkrywałem z tym wszystkim, chociaż pamiętam, że już po dwóch wpisach niektórzy wiedzieli, że ja to ja i doskonale mi mówili, my wiemy, że to ty. No bo po prostu znam twoje zdanie, więc to, co piszesz, to się przekłada jakby na to, co mówiłeś, więc nigdy w internecie nie jest się tak anonimem, jakby się chciało, ale nigdy nic złego mi nie spotkało, wręcz przeciwnie, jeżeli już to dobre rzeczy. Nie wiem, czy wiesz, ale Lukas Felczel, który był naszym gościem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, będziemy się też dzisiaj troszkę odnosić do jego aktywności, napisał na swoim profilu facebookowym, że Kacper konsekwentnie rozkminia ważne tematy związane z PRM. Jego felietony to klasyka ratolskiej influencerki. Czas zobaczyć go na żywo. Odnieś się do tego komentarza. Wydaje mi się, że bardzo ładnego. Komentarz jest mega. Ja go przeczytałem na dyżurze. Przepraszam, to nie COVID, ale walczę z kaszlem już trzeci tydzień w sumie. Tak, przeczytałem na dzisiejszej nocy, bo odszedłem z dyżuru nocnego. Co prawda był komentarz umieszczony 17 godzin temu, ale gdzieś mi się dopiero pojawił. I tak, żeby było śmieszniej, wcześniej się z kolegą zastanawiałem, czy przykując się troszeczkę do tej rozmowy, czy można te moje wpisy nazwać felietonami. Tak, jak najbardziej można je felietonami nazwać, więc tutaj jakby Marcin, czyli Lukas Felczer mnie upewnił jeszcze w tym, że to faktycznie tak jest. No bardzo miło, że tak powiem, przyjmuję te słowa, że one takie są, chociaż bym się tak wcześniej nie nazwał jako influencer, ale uświadomił mi, że no faktycznie gdzieś się niektórzy na mnie powołują, na te moje felietony, wpisy. Są one cytowane w różnych mediach, gdzieś tam, no czytałem wielokrotnie. Niektórzy proszą i pytają, czy mogą jakby udostępnić jakiś tam cytat, odnośnik do mojego wpisu, różne portale. Inne po prostu sobie biorą i udostępniają i cytują. No, proszę jak najbardziej. Czasami gdzieś tam trafiam albo ktoś mi podeśle, zobacz, gdzieś tam jest. Czyli no, jeżeli ktoś mnie cytuje, uważam to, że to jakiś wpływ się wywiera, więc influencerka, może trochę z angielskiego, może trochę nowomowa, ale
faktycznie może być. Także bardzo dziękuję Marcinie za ten komentarz. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli na żywo porozmawiać i przedyskutować blogerskie tematy. Ja nawet pozwoliłem sobie napisać pod tym komentarzem, że może czas, żeby przygotować wspólną audycję właśnie takich osób. Marcin Wojcieszak, twoja osoba, Jakub Nele, Tomasz Janus, Marcin Gbiorczyk, Bartek Zimoch, Tomek Górecki, którego w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam, jest z nami dzisiaj. Tomek, trzymamy kciuki za ciebie i jesteśmy z tobą. Cała brać i ratownicza ciebie bardzo ciepło pozdrawia. Czy właśnie wiele innych osób, które prezentują ten content ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej w internecie, niesie za sobą ogromną siłę. Jak uważasz, czy wasza aktywność ma duże znaczenie w obecnym procesie zmian w ratownictwie medycznym? Mamy gorący czas legislacyjny. W ostatnim czasie mieliśmy różne sytuacje. Nie wszystkie potoczyły się tak, jak należy. Czy masz taką świadomość, że dzięki temu, co wy robicie, pchacie ten system w kierunku dobrego rozwoju i zmian? Tak, jak najbardziej. O ironio, jutro jadę do Warszawy na spotkanie z ministrem, między innymi, także no, to wszystko skąd się bierze, to wszystko gdzieś tam się dzieje. Zacznę może od tego, co mówisz o spotkaniu. Nawet można by pomyśleć, faktycznie jest to fajna sprawa, a może nie tyle co jakby przez platformę, ale właśnie usiąść przy jakimś stole i porozmawiać. Chociaż nie ukrywam, że jest to bardzo, bardzo fajny pomysł, żeby spotkać się przy jakiejś debacie w ramach jakiegoś kongresu, konferencji i po prostu porozmawiać, zrobić taki talk show na żywo. Dość fajny pomysł. Czy mam świadomość, że gdzieś pchamy? Wszyscy musimy mieć świadomość, że to, co piszemy w internecie, czytają wszyscy. Zarówno czytamy to my, nasi znajomi, ale czytają też to nasi przełożeni i też czytają to w ministerstwie, więc wszystko, co się napisze, gdzieś tam trafia. Oczywiście nie jesteśmy w stanie do niczego nikogo przymusić, ale te informacje, one trafiają. Trafiają, stąd wiem, bo bywałem parę razy w ministerstwie. Wiem, na co się powoływano, wiem, kto tam siedzi, wiem, kto się opiniuje, kto opowiada. To są też ratownicy medyczni, proszę mi wierzyć, więc oni są doskonale z nami, być może nawet nas dzisiaj ogląda z tego grona, więc no tak, tak, na pewno te nasze wpisy gdzieś tam trafiają i one też jakby kreują pewne poglądy, co jest bardzo trudne i bardzo odpowiedzialna funkcja, no bo jeżeli kreujemy poglądy jako blogerzy, jest to no, wiedza podana dość łatwo na tacy, ale też z dużym zasięgiem jednocześnie, no bo ciężko by było na lokalnym podwórku mieć taki szeroki zasięg, że tak powiem, słów, które, czy wyrazów, które piszemy, ale uważam, że to jest dobre, bo też bardzo odpowiedzialne, bo można coś powiedzieć nie tak, jak trzeba, można gdzieś kogoś wykreować w złą stronę, aczkolwiek tak jak śledzę tą naszą blogerską działalność w internecie, no głównie na Facebooku, może gdzieś tam czasem na Instagramie, chociaż ja od Instagrama akurat stronie, gdzieś nie czuję z tym chemii, no to nie zauważyłem, żeby coś złego się działo, raczej dobre rzeczy, a nawet jak gdzieś tam coś zawiruje, to bardzo szybko jest to prostowane, też zauważyłem, że nie jesteśmy betonowi, jeżeli ktoś nam coś mówi, że coś jest nie tak, no to wtedy się prostuje, no okej, faktycznie miałem rację. Możemy sobie pozwolić na pewne przyznanie się do błędu publiczne, z racji tego, że no gdzieś tam mamy jakieś takie swoje zasięgi, więc jest nam troszeczkę łatwiej przyznać się do błędu, czy przyznać się do słabości, a nie jeżeli byśmy to mieli zrobić gdzieś tam tak, będąc nieznanym w jakimś drobnym gronie naszym zawodowym. A robimy to raczej rzadko, bo rzadko się mylimy, czy jeszcze mamy w sobie pewną taką dozę czegoś takiego, że przyznanie się do błędu i powiedzenie przepraszam, czy nie miałem racji, jest jeszcze produktem ekskluzywnym? W Polsce jest produktem ekskluzywnym. Nie ma u nas zwyczaju przyznawania się do błędu. Ja sobie tak wyobrażam, tak idealistycznie, że mamy jakąś platformę, na przykład jako pracownicy ochrony zdrowia, oczywiście wybieramy sobie tam zasięg nasz, czyli ratownictwo medyczne i piszemy swoje błędy, które popełniliśmy, tak żebyśmy mogli się uczyć na cudzych błędach. Oczywiście dziś przyznanie się do błędu jakiegoś na przykład medycznego, który popełniliśmy, no wiązałoby się z konsekwencjami. No może by się coś tam rozbiło i karnych jakichś konsekwencji by nie było, ale na pewno gdzieś tam łatka by się do nas przyczepiła, że gdzieś tam zrobiliśmy coś źle. A ja uważam wręcz przeciwnie, że o błędach powinniśmy mówić głośno. Możemy je nazywać zdarzeniami niepożądanymi. Tak ładnie to jest nazwane, żeby to brzmiało lepiej. Ale żeby uczyć się na błędach, bo do mnie gdzieś trafiają takie informacje z zapytaniami, słuchaj, co byś zrobił wtedy, bo u nas wyszło tak. No i ta dyskusja się pojawia i szkoda, że nie możemy tego opowiedzieć dalej i powiedzieć, słuchajcie, zobaczcie, no ktoś miał taką sytuację, unikajmy tego, bądźmy na to przygotowani. Nie wiem, czy wiecie, jak zatrzymuje się pociągi na torach.
Tak, no bo wiem, że kiedyś koleżanka pojechała do jakiegoś tam skoczka z wieży, na tory była straż pożarna, była policja, oni udzielali pomocy temu 15-latkowi na torach, no i za ich plecami, tuż za ich plecami przyjechał pociąg. No, nic złego nie zrobili, no ale teraz już dzięki temu wiem, że jeżeli będę mieć takie zdarzenie, to muszę na to uważać. I faktycznie miesiąc temu pojechałem do zdarzenia, gdzie spadł z peronu nieprzytomny, drgawki. Dyskusja z dyspozytornią, czy aby na pewno leży na torach, czy nie, mówię, no to proszę dowiedzcie się, no przecież ja tam nie rozmawiałem z tymi ludźmi, no jak spadł z peronu, to na pewno nie na tory. Bardzo ciekawa dedukcja, okazało się, że faktycznie leżał na torach, ale jakieś 50 metrów od peronu, bo nie w ogóle nie był na peronie, przechodził sobie w niedozwolonym miejscu. Rozumiem. I sokiści go ściągnęli. No i nagle się okazało, że tak, można zatrzymać pociągi, jest numer dyżurnego Straży Ochrony Kolei i oni gdzieś tam są w stanie hasło jakieś podać, żeby te pociągi zatrzymać. No to taka prosta sprawa, pierwsza z brzegu. Akurat nieszkodliwa dla nikogo, ale fajnie, żeby wiedzieć i gdzieś tam dalej przekazać. Słuchajcie, macie taką sytuację, pamiętajcie, jest możliwość wstrzymania pociągów. Można, ale wiedzieć należy to, jak to zrobić, żeby to było przede wszystkim dla nas bezpieczne. Wszystkich, ja już mam w telefonie wpisany numer do SOK-u, także polecam każdemu to robić. Dowiedzieć się i wpisać. Wszystkim Państwu, którzy teraz do nas dołączyli, chciałbym przypomnieć, że moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Kacper Mazurkiewicz, twórca portalu, twórca profilu na Facebooku Medycyna Karetkowa, czyli moim zdaniem o systemie ratownictwa medycznego z punktu widzenia takiego pogotowianego, ale też takiego szpitalnego, bo jak już powiedziałem w trakcie naszego wprowadzenia, Kacper pracował również w jednym z oddziałów w szpitalu i też pracował jako dyspozytor medyczny. O dyspozytorze medycznym to może za chwilkę, bo to się wiąże z całą ciekawą historią i z całą wielką nawet nagrodą przyznawaną przez Akademię w Hollywood. Tak prawie to zabrzmiało. Ale raz jeszcze, drodzy Państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiacie nas dzisiaj Państwo bardzo ciepło. Są z nami studenci również drugiego roku. Bardzo się cieszę. Pewnie tak, pewnie Wrocław. Pan Tomasz pozdrawia zarówno Ciebie i również dziękuję za miłe słowo z Oleśnicy. Uprzejmie Panu dziękuję. Jest również całe zaplecze bliskich mi osób, które ogromnie pozdrawiam i cieszę się bardzo, że tak jest. Pan Łukasz zadał już pierwsze pytanie, do którego będziemy się odnosić w panelu dyskusyjnym. Panie Łukaszu, pozwoli Pan, że przeniesiemy to jakby na naszą taką część trzecią spotkania. Zmieniliśmy w ostatnim czasie trochę formę naszej dyskusji, ale zachęcam Państwa do tego, żebyście komentowali nasze wystąpienie, szczególnie wystąpienie Pana Kacpra czy Kacpra, tak żebyśmy też tworzyli pewną przestrzeń do tego, żeby wymieniać się doświadczeniami, które każdy z nas ma inne, nie lepsze, nie gorsze, ale po prostu te doświadczenia są inne. I teraz nawiązując troszeczkę do tego, co powiedziałeś przed chwilką, bo w sumie temat wkradł się sam, ale gdyby dzisiaj, powiedz mi, ktoś powiedział, Kacper, masz dwie, trzy propozycje, które wybierzesz i one będą na 100% w najnowszym wydaniu ustawy czy w ogóle pierwszym wydaniu ustawy o zawodzie ratownika medycznego, to co by to było, gdyby to zależało od ciebie i to, co ty zdecydujesz, trzy rzeczy, nawet dwie miałyby być, no to szalej, teraz jestem takim Aladynem. Tak, to jest, bo ja się też zaskoczyłem, czym jest coaching. Coaching to nie jest, jesteś zwycięzcą, to wcale nie jest coaching, proszę tego tak nie mieć. To nie jest to. Coaching to jest zadawanie pytań i właśnie analizowanie różnych sytuacji. To jest ten cały czar. Proszę bardzo, sorry, że ci odwróciłem rolę. Dzisiaj ja będę tak trochę coachem. Nie, pewnie. No, sztuka zadawania pytań. Bardzo fajna książka, jakby ktoś chciał, polecam. Super, można to wykorzystywać podczas zbierania wywiadu. Da się wyeliminować pewne tam nieścisłości w tym, co pacjenci i wzywający mówią. Trzy najważniejsze zmiany. Przede wszystkim ja jestem zwolennikiem nieprzymuszania nikogo do niczego, ale jestem zwolennikiem zachęcania i bardzo bym chciał, żeby ta legislacja poszła w tą stronę, żebyśmy byli zachęceni do bycia dobrym ratownikiem. Bo dziś, tak jak w jednym wpisie napisałem, nie opłaca się być dobrym ratownikiem, bo czy jestem dobrym, czy złym ratownikiem, to mam te same wynagrodzenie, a nawet gorzej, bo jeżeli jestem dobrym ratownikiem, to oczekuje się ode mnie więcej gdzieś tam na SOR-ach czy od kolegów, więc to troszeczkę się jakby obrywa za to. Więc ja byłbym zwolennikiem jednak wprowadzenia jakiegoś stopniowania. Jestem też przeciwnikiem robienia tam 20 czy 15 stopni, gdzieś takie propozycje się pojawiały, one od dawna się pojawiają, bo ja śledzę te procesy legislacyjne, to już kilka lat temu była taka propozycja, ale uważam, że powinniśmy dać możliwość rozwoju ratownikom medycznym,
i stworzenia jakiegoś stopnia więcej. Ja na to mówię ratownik medyczny z gwiazdką, oczywiście możemy go nazwać jak sobie tylko chcemy. I zrobiłbym ja osobiście takie stanowisko osobne w pogotowiu i taka osoba by mogła piastować na przykład właśnie stanowisko kierownika zespołu ratownictwa medycznego. I ja miałem tę nieprzyjemność zaczynać pracę jako czy kierownik, to się raczej tak nie mówiło, ale siedzący ten po prawej, czy tam u nas się to mówi na siostrze, więc zerowym doświadczeniem zacząłem taką pracę i dzisiaj widzę, że to było złe, to było niedobre. Ostatnio wprowadzono 5-tysięczny zapis godzin, wymóg 5 tysięcy godzin albo 5 lat i jakkolwiek było to kłopotliwe, żeby stworzyć grafik i zapiąć te zespoły, no tak nie było to złe. No dzisiaj to zostało zniesione i wielu kolegów i koleżanek mówi, że oni się źle czują na tym tablecie, siedząc bez doświadczenia, że chcieliby gdzieś tam najpierw troszeczkę tego obejrzeć. Więc jak najbardziej uważam, że kierownicy zespołu powinni no, przejść jakiś dodatkowy kurs, szkolenie, zwał jak zwał, to jest kwestia dyskusyjna, które nada większe uprawnienia, ale oczywiście z większymi uprawnieniami muszą iść też większe pieniądze, bo to ciągle musi być gdzieś jakiś taki motywator. No, a wszyscy wiemy, że najlepiej do pracy motywują pieniądze. No, wszystko co dookoła to też motywuje, ale bez pieniędzy no to nic, że tak powiem. Już nie będę cytować pewnego filmu. Tak samo ja nigdy nie pracowałem na SOR-ze, także co do pracy SOR-owej ciężko mi się wypowiadać, stąd to jest mój pogotowiany pogląd na system, ale też wydaje mi się, że na SOR-ach powinny być osoby z jakimś większym zakresem uprawnień, żeby też nie marnować potencjału, tym bardziej, że lekarzy mamy mało i wielu z nas mogłoby robić wiele procedur prostych, nieskomplikowanych, jak chociażby wystawianie zlecenia na zrobienie zdjęcia rentgenowskie kostki. Kiedy przychodzi pacjent na SOR i mówi, że ma skręconą kostkę, no to dziś ten pacjent musi trafić na triaż, najpierw do rejestracji, potem do ratownika, ratownik zmierzy ciśnienie, napisze kartę, wypisze wywiad i dalej przekaże to lekarzowi. Ten lekarz musi przyjść i generalnie mógłby nawet zdalnie zrobić. Popatrzy na nogę, widzi, że jest obrzęk, trzeba zrobić zdjęcie. Oczywiście ja wiem, że jest ustawa o promieniowaniu i tak dalej, o tym, że no, lekarz może jakby zlecać te rzeczy, no ale możemy wiele rzeczy zmieniać w prawie, więc możemy też zmienić tą ustawę. To w sumie to nie są jakieś nowe pomysły, no to bo przecież to działa, chociażby w Wielkiej Brytanii, w niektórych tam trustach, czy nie, w niektórych SOR-ach mamy ratowników medycznych, którzy no, wyręczają jakby lekarzy w znakomitej części obowiązku. Oczywiście powinni wtedy za to brać pełną odpowiedzialność, podbijać się pieczątką i też powinni być lepiej wynagradzani, więc to jest taki mój jakby podstawowy postulat, który no, wiąże się ze wszystkim innym, bo to by budowało no, przewrócenie troszeczkę do góry nogami tego całego naszego systemu. Jeżeli byśmy chcieli jeszcze myśleć, to dopuściłbym to w swojej głowie i też kwestia dyskusyjna, dopuścić jeszcze jakieś wyższe stanowisko i może wtedy faktycznie zrobić z ratowników medycznych albo takich konsultantów telefonicznych, bo niektórzy z nas w wyniku jakichś chorób, niepełnosprawności w pewnym momencie mogą nie mieć możliwości jeżdżenia po pacjentach, ale czemu by mieli tą wiedzę marnować? I tak chociażby jest gdzieniegdzie za granicą, gdzie ci ludzie, którzy mają ogromne doświadczenia, ale nie mają już na tyle siły, żeby biegać po piętrach, po prostu pełnią dyżur telefoniczny. No bo co, no nie ma co daleko szukać. Zdarza się, że ktoś do mnie dzwoni i się pyta, Kacper, co byś zrobił w tej sytuacji, bo jestem gdzieś tam pomiędzy młotem a kowadłem. Szybciutko sobie przedyskutujemy. Czemu by tego nie zrobić, nie na zasadzie koleżeńskiej, tylko zrobić to oficjalnie, że jest takie stanowisko, jest to nagrywane, ktoś za to też będzie, że odpowiedzialność. A jeśli jest potrzeba, to nawet i dojechać na miejsce zdarzenia, czy to motocyklem, bo jest dość duża chęć pośród nas do stworzenia motocyklowych ambulansów. Nie uważam, że to jest złe, więc fajnie, że ktoś taki pomysł ma. Można by to fajnie wykorzystać, wiesz, tam widzę dużo zagrożeń, ale mam nadzieję, że udałoby się te zagrożenia wyeliminować. No i to by tak tworzyło, nie? Czyli wystopniować nas i za tym podjąć uprawnienia i troszeczkę zmodyfikować ten system, ale no, musiałoby to wszystko się wiązać z odpowiednim wynagrodzeniem, dlatego żebyśmy mieli jakiś cel, do którego byśmy dążyli, prawda? Bo dzisiaj to się z tymi ratownikami medycznymi, no możemy sobie przejść no, na kierownicę czasami, co też jest bardzo ciekawym doświadczeniem i gdzieś tam zacząłem jeździć całkiem niedawno, ale mi się bardzo spodobało, no coś innego, prawda? Gdzieś tam, no jeszcze inny pogląd na to cały system pogotowiany. Higiena umysłu. Wspomniałeś o tych rozwiązaniach, które można byłoby implementować spoza polskiego systemu ratownictwa medycznego i tutaj ukłon w kierunku ratownika na Wyspach, w kierunku Pawła Bednarenko, który był kiedyś naszym gościem i z Pawłem żeśmy rozmawiali i tak jak tutaj ty, wspomniany Marcin i wielu wspaniałych kolegów i koleżanki piszecie o systemie ratownictwa medycznego w Polsce, tak Paweł przybliża nam tutaj te aspekty z UK. I tutaj właśnie pan Łukasz napisał, że właśnie w Wielkiej Brytanii istnieje paramedic consultant, który decyduje za emergency medicine technician,
czy można zostawić pacjenta w domu, czy też nie. I dziękuję za taki komentarz i namawiam do tego, żebyście z nami Państwo weszli w tę interakcję, bo jest ona bezcenna. Tutaj wiesz co, Twoje wszystkie życzenia się spełnią i właśnie poleciała ta prośba do ministerstwa i to będzie tam wpisane, że autorem tych wszystkich propozycji był Kacper Mazurkiewicz z pełnymi konsekwencjami takiego wyboru. Nie pytam, czy dlaczego on był taki, bazuje na Twoim 11-letnim doświadczeniu zawodowym właśnie z prehospitalu i wiem, że to jest na pewno dobrze przemyślane. No a właśnie, gdybyś miał teraz ocenić, jak postrzegasz system wtedy w odniesieniu do tego, kiedy zaczynałeś, a teraz jak na niego patrzysz w kilku zdaniach, jakbyś się mógł odnieść do takiego pytania, takiego stwierdzenia, jak zmiany poszły? No ten system się bardzo zmienił. System się bardzo zmienił, dlatego że jak rozpoczynałem pracę, nie można nam było dawać Captoprilu, ani NOSPy na przykład, prawda? Dziś to potem szybko zostało wprowadzone. Ja też pracę licencjacką pisałem na temat, czy lekarz jest potrzebny w karetce. Analizowałem te wszystkie ustawy związane z ratownictwem medycznym, jak one po malutku wchodziły, albo jakie były projekty, jakie były nastroje, jakie były artykuły prasowe, jak się ludzie wypowiadali o nas. Więc ja pamiętam, że zaczynaliśmy pracę jako sanitariusze z jakimś tam kwitkiem po niedzielnej szkółce, a dziś mam takie poczucie, że no jesteśmy partnerami w całym tym procesie leczniczym razem z lekarzami, z pielęgniarkami. Już nie jesteśmy jakimś dziwnym tworem, tylko jesteśmy fachowcami w swojej dziedzinie. Nie ukrywam, że nasz ostatni protest nie dość, że zadziałał w ten sposób, że ludzie nas postrzegają, że my jesteśmy ratownikami, że jest taki zawód, że to nie lekarze jednak są w tym pogotowiu, tylko to są ratownicy od początku do końca. Też pielęgniarki nas inaczej postrzegają, więc to zadziałało tak in plus ten protest, tak jakby wizerunkowo na naszą korzyść. Też ludzie często mówili, trzymamy za was kciuki, trzymajcie się, dacie radę. To akurat nasza działalność podczas epidemii COVID-a, tam taka narracja powstała, że my jesteśmy z tymi ludźmi, my ich nie zostawiliśmy, wchodzimy w kombinezonach, tam gdzie nikt inny nie chce przyjść i faktycznie no lekarze często odmawiali rodzinie wizyty. Ja doskonale wiem, dlaczego oni odmawiali, ja to w 100% rozumiem. Gdybyśmy my nie mieli kombinezonów, też byśmy odmawiali tych wizyt. My mieliśmy te materiały, oni niekoniecznie, więc z tego to wynikało. No niemniej jednak postrzeganie ludzi jest takie, że no, zdobyliśmy sobie bardzo duże zaufanie społeczne i uznanie, co być może też wpłynęło na decyzję o jakimś zwiększeniu wzrostu, o wzroście naszych wynagrodzeń, naszych środków. Czy on jest szałowy, czy nie, no kwestia dyskusyjna. Dla niektórych te pensje podniosły się o 2-2,5 tysiąca w górę, czyli w moim odczuciu bardzo, bardzo dużo. Dla innych troszeczkę mniej, no w zależności w jakiej części Polski i tak dalej. Więc system się bardzo zmienił. Nie ma już awantur na SOR-ach, tak jak było kiedyś, pamiętam, z jednym z lekarzy. Tak się kłóciłem, że głos straciłem, gardło zdarłem. Potem zrozumiałem, że nie ma sensu się kłócić, że to jest głupie. No ale młody, butny byłem jeszcze wtedy i jeszcze chciałem działać jakoś bardziej. Teraz troszeczkę z większym dystansem do tego podchodzę. Więc to się zmieniło bardzo na plus. Rozszerzyły nam się bardzo uprawnienia. Ja pamiętam, jak kiedyś wzywałem Eskę wzywałem, bo był częstoskór, czy był niestabilny hemodynamicznie, więc taki uchachany, no to trzeba zrobić kardiowersję, nam nie wolno. Więc my przyjdzie Eska, zrobią, tam wszystko przygotowaliśmy wzdłuż i wszerz. No i ta Eska przyjechała i powiedziała, dobrze, to zabierzemy panią do szpitala. No tak wtedy mi się zastanowiło, powie, to te Eski są w takim razie. No i to też nie przyjechała jakaś Eska dziwna, tylko to była Eska z anestezjologiem, więc ona była w pełni, że tak powiem, taka jaka ma być, no z doświadczeniem ogromnym. Ale to powiedziałem do szpitala. Low-end go było. Low-end go było, zdecydowanie tak. I wtedy się zaczęło pojawiać u mnie takie w głowie, że w sumie po co są te Eski. Gdzieś tam zaraz nam weszła ta możliwość zrobienia kardiowersji. Nawet pamiętam, że wtedy pisałem jakieś tam konsultacje społeczne, bo pierwotnie był pomysł, że dopiero po konsultacji z lekarzem można wykonać tą kardiowersję czy stymulację. Ja wtedy podniosłem, że jest to bez sensu, bo zanim dojdzie do tej konsultacji, no to pacjent już się może zatrzymać, więc po co robić tą kardiowersję wtedy, prawda? Tak. Czyli jakby nie jest to trudne, żeby rozpoznać częstoskór i niestabilność pacjenta, bo to jest akurat proste. Absolutnie. Chciałbym teraz dosłownie na parę minut dać krok w bok z tej kwestii stricte medycznej Twojej osoby, bo jak już w zapowiedzi wydarzenia i w przywitaniu Ciebie dzisiaj na początku powiedziałem, że jesteś również nauczycielem akademickim i tutaj rozumiem, że pani, która pozdrawiała z drugiego roku, to mam rozumieć, że gdzieś tam studentka. No i teraz moje pytanie. Moja, ale chyba tak. Jak drugi rok, to myślę, że tak. Tak, to pozdrawiamy wszystkich studentów drugiego roku. No to teraz ja mam takie pytanie i proszę o szczerość.
Zresztą Nordic Striget i przestrzeń Nordic Striget Live to takie miejsce, gdzie można mówić, co się chce, ale zakładamy, że jest to szczerze. No właśnie, czy ten welfare akademicki, ta rola, funkcja, jaką pełnisz, to wyróżnienie, kara, czy taki swoisty poligon doświadczalny? Już nawet nie jako coach, ale jako ratol. To był mój cel i to był cel podjęcia studiów drugiego stopnia, żeby móc uczyć studentów ratownictwa medycznego i jakby włożyć troszeczkę w siebie właśnie w przyszłych ratowników. Dlatego, że tak jak mówię, no od 2012 roku robię taką imprezę szkoleniową dla studentów pierwszego roku i ona wychodzi, z roku na rok wychodzi coraz lepiej. Mam tam ze sobą całą ekipę, która mnie wspiera w tym wszystkim i razem to w sumie robimy, bo bez nich nie. Także wielkie dzięki ekipie manewrów. My tam 3 grudnia już zaczynamy z kolejną 9 edycją tej imprezy. Więc jakby ze studentami mam do czynienia od dawna. Tak jak wspomniałem, niektórzy się odzywali do mnie później, po roku, po dwóch, z jakimś pytaniem, z jakąś prośbą, wytłumaczenie czegoś. No i dało się zauważyć, że te moje tłumaczenia trafiają do nich, trafiają, oni to zrozumieli, ja to rozrysowałem po swojemu czasami, jak ja to widzę. I to trafiało, przychodzili praktykanci, czasami ci praktykanci się wymieniali, idźcie do Kacpra, idźcie na ten zespół, proście z Kacprem. I tak oni do mnie trafiali, więc dało to mi takim przeświadczenie, że może by to wykorzystać, prawda? Stąd skończyłem studia drugiego stopnia, akurat pedagogikę, ale to mi dało, jakby otworzyło mi drzwi do nauczania. Czy to wyróżnienie? Tak, uważam, że to jest wyróżnienie, bo ciągle można kreować pewne postawy, można kreować pewien pogląd i gdzieś tam przekazywać ten pogląd, a także, tak jak co ja bardzo lubię, zachęcać do dyskusji takich właśnie akademickich i tak, żeby ci studenci sobie kreowali swoje poglądy, a jeżeli oni skorzystają jakby gdzieś tam z mojego poglądu i wezmą go pod uwagę, to jest mi po prostu bardzo miło i cieszę się, że mogę komuś pomóc w tym zakresie. Czyli to zdecydowanie wyróżnienie, ale czy poligon doświadczalny? Poligon też, bo czegoś nowego zawsze można się dowiedzieć, nauczyć, zobaczyć, więc czemu by nie? Trochę parafrazując scenariusz filmu Młodzi Gniewni, przełożę to na rodzinę ratowniczą, to chyba trochę też tak jest. No i tutaj od razu drugie pytanie zadam, które związane jest z twoją pasją i też realizacją tego, co robisz w tym momencie, bycie coachem, coachingiem, ale też jesteś z wykształcenia pedagogiem. I właśnie moje pytanie, czy bycie coachem i pedagogiem pomaga, czy przeszkadza w realizacji zadań związanych z tą medycyną karetkową? Ale teraz o medycynę karetkową. Pytasz o bloga, czy pytasz jakby o działalność w pogotowiu? O działalność w pogotowiu, o medycynę prośbowo-szpitalną. Zdecydowanie pomaga. Generalnie okazuje się, że my robimy dużo podobnych rzeczy, nawet nieświadomie, bo dużo rozmawiamy z naszymi pacjentami, z ich bliskimi. No wszak trzeba czasami powiedzieć komuś, że ktoś bliski umarł, trzeba pewne rzeczy rozważyć, porozmawiać. Czasem musimy wyciągnąć z ludzi jakieś informacje, czy nie są krzywdzeni, czy gdzieś nie stosuje ktoś wobec nich przemocy i rozmawiamy z tymi ludźmi, tak? Może my tego nie wiemy, ale no, czy to coaching, no, można by to troszeczkę podciągnąć, można by to podciągnąć jakieś terapie, bo często zadajemy pytania, często ludzie nam się zwierzają, odkrywają siebie, opowiadają jakieś rzeczy, więc jak najbardziej pomaga. Można niektórych ludzi przekonać do pewnych rzeczy, czy wykreować im właśnie jakąś rzeczywistość, pokazać im to z innej strony. Więc ten coaching, ta sztuka zadawania pytań, otwartych pytań, czyli jak zadać pytanie, żeby ono trafiło idealnie do tego człowieka, żeby on odpowiedział na to pytanie tak, jakby chciał sobie odpowiedzieć, no to jak najbardziej in plus. Uważam, że tak. Co do bycia pedagogiem, no to podejście do dzieci, jak najbardziej. Można by powiedzieć, że są takie sztuczki pedagogiczne, mówiąc inaczej, narzędzia to się dokładnie nazywa, ale możemy stosować pewne zabiegi w stosunku do tych dzieci, co pozwala nam na lepszą pracę i to chociażby dlatego też pracowałem na oddziale dziecięcym, żeby właśnie przećwiczyć sobie w cudzysłowie tą pedagogikę. Jakkolwiek były dziewczyny tam, które też serdecznie pozdrawiam, bo przypuszczam, że mnie oglądają, z wieloletnim doświadczeniem, czasami te dzieci krzyczały w niebogłosy i fakt, zajmowało to trochę więcej czasu, ale udawało się te dzieci przekonać. Pamiętam, że jedna z dziewczyn mówi, no to masz kół, jak taki jesteś mądry. No 15 minut to zajęło, ale dziecko samo wystawiło rękę. No to czasami dziecko. Czasu. No ale udało się ukuć. No, trochę to trwało, ale się dało, więc to podejście do dzieci uważam, że się przydaje bardzo. I tak samo, jeżeli rozmawiamy z dorosłymi, tak jak z dziećmi, to też nam, stosując te narzędzia, akceptując ich emocje na przykład, no to o wiele łatwiej się rozmawia i nie tworzy się awantur i jakichś takich niezbyt nieprzyjemnych sytuacji. Można rozładować to napięcie, które się tam wisi w powietrzu. Oczywiście nie zawsze, ale w wielu przypadkach można. Szanse się zwiększają w
tym miejscu pozdrawiamy wszystkich pracowników Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu we Wrocławiu i oczywiście pozdrawiamy wszystkich małych pacjentów. Oby was tam w tym momencie, moi drodzy, było jak najmniej, ale jeżeli tam jesteście, to bądźcie zdrowi, jak najszybciej wracajcie do swoich domów, do swoich rodzin. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj Państwo z nami. Komentarze tutaj mnóstwo. Pojawiły się kolejne pytania, między innymi od pana Pełstowskiego, od pana Michała. Do tego pytania się odniesiemy z pewnością w części panelowej. Pan Wojciech Balicki również napisał troszeczkę o niepożądanych zdarzeniach. Również ten komentarz jest dostępny. Zachęcamy raz jeszcze do udostępniania informacji o dzisiejszym naszym wydarzeniu, klikając taki mały przycisk udostępnij na swoim profilu, czy też stronie facebookowej, żebyśmy dotarli do dużej grupy odbiorców, chociaż już teraz ta ilość jest naprawdę niesamowicie duża. Teraz chciałbym, żebyś się odniósł do słów, za które może będziesz musiał przepraszać, może nawet będziesz się musiał kiedyś smażyć w jakimś, nie wiem, ratowniczym piekle. Powiedziałeś kiedyś, napisałeś, że wszyscy kłamią. Jak to jest, panie Kacprze? Dlaczego wszyscy kłamią? I takie zdanie pan popełnił na swoim profilu? Bardzo dobre pytanie, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, o czym tam pisałem, ale tak, tak, wszyscy kłamią. No zobaczcie, nie mamy miejsc w szpitalu, prawda? Nie ma wolnych zespołów. Czy ma pan objawy COVID-a? Nie mam objawów COVID-a. Tak, przyjeżdżamy i nagle się okazuje, że ma. Ktoś mówi w szpitalu, nie mamy miejsc, musicie czekać. Ja muszę tylko powiedzieć, że we Wrocławiu COVID był jeszcze dawno przed COVID-em i u nas kolejki i czekanie tam po kilka godzin w szpitalu nie robi na nas wrażenia. My się troszeczkę śmialiśmy z tego, że tam cała Polska ma rodzinę, bo my czekamy 2-3 godziny przed szpitalem z powodu COVID-a. Co to są 2-3 godziny, kiedy my już mamy tak opracowane systemy, że my wiemy, kiedy sobie zamówić jedzenie, przyjeżdża, my się wymieniamy tym jedzeniem, także to wszystko jak najbardziej jest do zrobienia pod szpitalem. No i tak, no i potem wchodzimy, patrzymy, a łóżka puste, prawda, więc no ja nie neguję, może faktycznie tam przed chwilą pacjenci leżeli, mieli dużo pracy i nagle ci pacjenci wyjechali, no ale generalnie gdzieś tam wszyscy kłamią, a te kłamstwa, jak pracowałem w dyspozytorni, to wszyscy wiemy, że w okolicy godziny 18, od 18 te kłamstwa przybierają na wadze bardzo dużo. I moje ulubione kłamstwo, jakie jest ze strony dyspozytora, przyjedzie karetka, zbierze pana do szpitala, albo przyjedzie karetka i ja mam kryplówkę. No nie, ja na przykład tak nie robię, więc to są kłamstwa, gdzieś te kłamstwa, one się pojawiają. Tak samo jak bardzo lubiłem, kiedy przyjeżdżało jakiś tam zespół do pomocy do reanimacji, potem najeżdżał trzeci, nagle wszystkie trzy zespoły się sprzątali. Godziny musieli się myć i uzupełniać adrenalinę. No, niesamowity zapas musieli zużyć tego i niesamowicie ssaki i tak dalej. Także no wszyscy wiemy, jak jest. A co do kłamstw, to chyba wszyscy wiemy, że taki status jest dezynfekcja na przykład, nie? Jeden z naszych ulubionych, no, ale nie ma innej rady, no, trzeba przecież czasami coś zjeść i skorzystać z toalety, więc musimy też mieć to na względzie. Więc nie będę przepraszać, uważam, że wszyscy kłamią i tak jest. No. Ja nie używam żadnego statusu. Napisałeś w jednym ze swoich wpisów na Medycyna Karetkowa, że kłamią zespoły, podobnie jak i wzywający. Czasem fantazja moich kolegów wywołuje mnie uśmiech od ucha do ucha i tutaj w kontekście tego, że przyjeżdża jeden zespół do pomocy, potem trzeci i wszystkie trzy się myją i dekontaminują, prawda? No i właśnie, odnośnie SWD to zapytam za chwilkę, albo może teraz, to co ciebie najbardziej w tym systemie zaskoczyło? Powiedz mi proszę. Przypuszczam, że pytasz się o to, co kiedyś gdzieś tam pisałem. Szczerze mówiąc nie pamiętam, co pisałem, to na pewno było parę lat temu. Ja akurat miałem tą przyjemność przechodzić to, jakby z tych systemów. To może cię naprowadzę. SWD, czyli przyjaźń z Salwadorem. To może będzie łatwiej. Nie wiem, co pisałem, ale co tam w środku napisałem, tego nie pamiętam, ale chętnie opowiem, co teraz myślę chociażby. Miałem tą przyjemność przechodzić z systemów nie SWD, takich tych lokalnych, na SWD. Oczywiście wszystko, co nowe, budzi w nas niepokój, strach, to jest naturalne, to nie ma się czemu dziwić. No niemniej jednak tam pojedyncze powiaty się podłączały jakby pod to SWD i ja uważam, że to bardzo dobry był krok, no, wręcz rewelacyjny. No, przyszliśmy w XXI wiek w możliwość wysyłania zespołu z innego województwa na miejsce zdarzenia, gdzie jest bliżej. Oczywiście ja wiem, że my to będziemy patrzeć z perspektywy naszych zespołów, albo wysłali mnie nie w swój rejon, w obce województwo do bólu brzucha, ale weźmy sobie opcję zatrzymania krążenia młodego człowieka. I tak było, tak Paczków jest taką miejscowością w Dolnym Śląsku, że tam obsługuje to, przepraszam, nie Paczków, Paczków jest opolskie, tam karetka stoi, Złoty Stok miejscowość, to obsługuje karetka z Ząbkowic Śląskich. Oni tam mieli most zburzony, więc
mieli czas dojazdu około 40 minut na miejsce zdarzenia, to był ich rejon, a karetka z województwa opolskiego, z Paczkowa, miała 11 minut bodajże, o ile dobrze pamiętam, około 10 minut, to było bardzo krótko. No więc 1/4 czasu, no to oczywiście o bólu brzucha możemy się drapać w głowę, ale z perspektywy jakby, z perspektywy tego człowieka, tego pacjenta, no to jest obojętne, skąd przyjdzie karetka, bo była najszybciej. Tak samo pamiętam kiedyś zdarzenie Bardo w województwie dolnośląskim. To Bardo było obsługiwane chyba jeszcze przez Ząbkowice Śląskie. Kłodzko miało o wiele bliżej, tam był duży wypadek, kilka samochodów. No i jak ja zadzwoniłem z prośbą do Kłodzka o pomoc, żeby dali mi jakąś karetkę jeszcze z Kłodzka, to ta pani mówi, a po co panu ta karetka, a ja też nie będę miała, a czy pan mi potem odda, ale to ja się wysypię z karetek, to ja się sobie odkryję rejon, a tak po prostu biorę i klikam i te karetki jadą, więc no to jest rewelacyjny algorytm podpowiadania, który zespół jest najbliżej. Oczywiście, no nic nie jest idealne, to musi ewaluować wszystko. Ja wiem, że czasami pokazuje dziwne czasy dojazdu, nie wiadomo skąd, ale generalnie wielokrotnie sprawdzając Google Maps, no bo tylko do tego się mogłem odnieść. Mm-hmm. Mogłem się odnieść do kart KZW, które były w systemie i się mniej więcej to pokrywało z tym wszystkim. Były telefony, słuchaj, no my tam ci pokazuje, że to jest najkrótszy czas, ale my przez górę musimy jechać, nie, to tam śniegi są. Mówię, no okej, no ale to i tak nie mam co innego wysłać. No przyjeżdżali, patrzę w KZW, no czas bardzo podobny do tego, co proponował SWD, więc no wszyscy kłamią zawsze, nie, no zawsze okay. Przyjeżdżają dalej. No. No i takie stwierdzenie, które też, do których się odniosłeś, łykać wszystko, dyspozytorzy łykają wszystko jak pelikany, nawet łupież z włosów i to było chyba troszeczkę początkiem do tego, no co się pojawiło nieco później, no tak zwana słynna nagroda Złotego Pelikana, gdzie Złoty Pelikan goes to. No jak to się stało, że co cię popchnęło do tego, żeby o tym pelikanie tak w piękny sposób napisać, tak felietonistycznie? Ale to poprzednie zdanie chyba, które tam cytowałeś, to chyba ironia była, z tego co pamiętam, przynajmniej tak sobie to wyobrażam. Już się do niej będziemy odwoływać z przyjemnością, bo tak troszeczkę było. Tak, i ja tak przeczytałem było. Ten twój wpis. To znaczy, patrzyłem też w statystyki i całkiem niedawno patrzyłem w statystyki, ile zgłoszeń jest odbijanych, no i no, ja tego nie czuję, no bo tego nie ma takiego poczucia, no ale statystyka mówi jasno, że tych zgłoszeń jest bardzo dużo odbijanych, bardzo dużo. Ja pamiętam ostatni dzień w dyspozytorni, tak sobie postanowiłem, no będę pracować tak super, idealnie, rewelacyjnie, nie będę przyjmować żadnych bzdur. No i słuchajcie, odbiłem ból brzucha okazał się jakimś skręconym torbielem, który pękł u osoby za wschodniej granicy, więc tam się uruchomiły jakieś fundacje, stowarzyszenia, to był jeden z ostatnich telefonów, które przyjąłem. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, ja stwierdziłem, że ta pani powinna trafić na SOR samodzielnie, udała się samodzielnie z jakąś tam pomocą, plus miałem taki, że jako jedyny, jako dyspozytor zrobiłem dokumentację medyczną z tego, bo wszyscy inni tam zaznaczyli zgłoszenie informacyjne i nie zrobili dokumentacji, więc to zrobienie tej krótkiej formatki uratowało mi skórę, nawet nie byłem wyzwany przesłuchanie, koledzy byli, więc ta zaoperowana, tam się wszystko dobrze pokończyło, no ale to pokazało jakby skalę tego wszystkiego, jak łatwo można tam utopić. I postanowiłem napisać, jak wygląda to ze strony pracy właśnie dyspozytora, bo ja zawsze sercem i duchem będę przy karetce i będę ratownikiem z karetki zdecydowanie, ale poszedłem zobaczyć, jak wygląda praca w dyspozytorni. To była taka przygoda, żeby właśnie troszeczkę sobie rozszerzyć horyzonty i się okazało, że wcale nie jest tak, jakie miałem poczucie, przekonanie ja, jakie mają moi koledzy, i postanowiłem o tym napisać, jak to wygląda z perspektywy dyspozytora, te statusowanie, dlaczego jest tak, a nie inaczej i że faktycznie to zgłoszenie się odbija. Trudno jest odbić te zgłoszenia, ludzie kłamią. Ja pamiętam takie zgłoszenie, zadzwonił mężczyzna, że upadła jego mama i ma siną rękę. I leżała w toalecie, no nie wie ile i ma siną rękę taką obrzękniętą. Ja z nim 15 minut rozmawiałem na ten temat, że no wie pan, no karetka przyjedzie do mamy, no nie ma teraz karetek, przyjedzie, utknie gdzieś w szpitalu, no może pan taksówką. To po tych 15 minut ten pan mówi, wie pan co, mama chyba ma udar, bo tak niewyraźnie mówi. No i nie ma mocnych, którzy by tego nie przyjęli, no więc to zgłoszenie zostało przyjęte. Przypuszczam, że ktoś, kto przyjechał na miejsce, powiedział, no przyjął Kacper uraz ręki. No, tak było, nie? Bo nie mamy możliwości odsłuchania tych rozmów. Ja idealnie by było, gdyby każdy z nas mógł sobie sam zgłoszenie przyjąć, albo je odbić, byłbym ciekawy, jakby wtedy to wyglądało. Więc trzeba mieć troszeczkę wyrozumiałości i patrzeć bardziej, że tak szerzej na to, co się dzieje i wziąć pod uwagę to, że być może ten dyspozytor nie ma takich informacji, jakie byśmy chcieli. Dla zobrazowania kiedyś wysyłałem karetkę, przyjmowałem zgłoszenie, że mama nie chce jeść i pić i lekarz rodzinny nie chciał przyjść, odmówił wizyty, nie pije, jakaś taka słaba jest.
No i się okazało, że nie karmili trupa ludzie, rodzina, bo przyjechał zespół i ja mówię, co oni tak robią, tam się na koleżankę mówi, wiesz co, bo to piszą kartę, bo tam jest śliska sprawa, bo tam trup jest stary. No to oni mi mówili, że 7 lat temu karmili babcia, babcia nie je, no to zupełnie na dwa przyjąłem, no jak widać błędnie. No tak, no i właśnie, i wtedy powstało coś takiego w twojej głowie, żeby to opisać, napisać ciekawie i nawet żeś postawił za to dobre piwo, piękne butelka piwa z żółtą etykietą, The Pelican, no i gdybyś teraz miał powiedzieć w jednym przykładzie z tych twoich kilkuset odebranych telefonów, czy może, nie wiem jak długo tam dokładnie pracowałeś, o to ciebie nie zapytałem, czyli 2 lata, czyli powiedz mi, gdybyś miał takiego Pelican Go 100 przyznać komu, na pewno byś go przyznał. Jak jedna historia z twojego dyspozytorskiego życia? Ciężko powiedzieć. Ja bym tą nagrodę dał wszystkim dyspozytorom, bo to jest bardzo ciężka praca, chociaż jest dużo zastrzeżeń co do ich pracy, pewnie. Ja zwiedziłem kilka dyspozytorni, byłem w Olsztynie, byłem w Gliwicach, byłem w Krakowie, byłem we Wrocławiu. Rozmawiałem z wieloma dyspozytorami, jak to wygląda u nich, dlatego że kiedyś, jak jeszcze pracowałem w dyspozytorni, zarzuciło nam ministerstwo, że Wrocław jest najgorszy, więc postanowiłem zweryfikować to, jak to jest gdzie indziej, w innych dyspozytorniach. Więc praca jest ciężka i każda dyspozytornia ma jakąś swoją specyfikę. Teraz jak pracujemy, wiem, że ostatnio na 200 stanowisk dyspozytorskich podobno obsadzonych było tylko 50, więc otrzymujemy obecnie zgłoszenia z różnych dyspozytorni. My to widzimy przecież, jak odbieramy na tablecie te zgłoszenia i widzimy, jak pracują inne dyspozytornie. No to nie jest idealnie, niekoniecznie jest dobrze, ale jest to naprawdę ciężka fucha, więc ja uważam, że każdy dyspozytor powinien otrzymać dobrą nagrodę za tą pracę, którą robią. Czasami kryją nas, czasami gdzieś wiedzą, że to uzupełnianie tlenu trwa troszeczkę dłużej, ale też mają świadomość, że no, może jemy, może korzystamy z toalety, no cokolwiek, prawda? Więc ja uważam, że też są wyrozumiali. Należy im się to, po prostu im się to należy, taka nagroda, ale to jakby nie ironicznie, tylko no, po prostu w podziękowaniu za to, że są i że chcą z nami tak współpracować, jak współpracują. Myślę, że w ogóle takie mam przekonanie, że fajnie byłoby, gdyby ratownicy medyczni, ratowniczki, osoby pracujące w ZRM-ach, czy w procesie kształcenia, czy w procesie może jakiejś tam nawet pracy, takie osoby znalazły się w SOR-ze, takie osoby znalazły się w prehospitalu i takie osoby, żeby znalazły się w Centrum Powiadania Ratunkowego, gdzie przyjmuje się numery alarmowe z numeru polskiego numeru 112, tego ratunkowego, 1439, czy tutaj w Norwegii jest to 113, ale żeby nabyły tych doświadczeń, umiejętności patrzenia na siebie po partnersku. Tak, żeby może tych psów za dużo nie wieszać na sobie, a jak już powiesić, to może jakiegoś małego pudelka. Zgodzi się z takim stwierdzeniem, czy raczej nie ma potrzeby? Tak, jak najbardziej. No, ja bym sobie wyobrażał, że nasz zawód, no to trafiają tutaj ludzie wyjątkowi. No, nie da się ukryć, że jesteśmy specyficzną grupą zawodową, więc jesteśmy wyjątkowi. I ja sobie wyobrażam, że każdy z nas powinien umieć się wczuć w rolę innego człowieka, ale może jestem na tyle empatyczny, że mi jest łatwiej to zrobić. No, dyspozytornie sprawdziłem. No, powiedziałem, sprawdzam, zobaczymy, jak to wygląda. Więc tak, jak najbardziej fajnie by było, gdybyśmy mogli spróbować swoich sił, jakby w ramach takiego oddelegowania raz na jakiś czas, w ramach, nie wiem, punktów, czegokolwiek, gdzieś na miesiąc pójść i dotknąć tego innego, innej funkcji tej ratowniczej, jakby, czy to na SOR-ze, czy w dyspozytorni. U nas tak było, u nas we Wrocławiu byliśmy oddelegowywani na 3 miesiące, kiedy były braki dyspozytorskie zespołów. Faktycznie była taka możliwość, to tak było robione, więc niektórzy tam no, otworzyli trochę te oczy, chociaż głównie to były osoby, które już gdzieś kiedyś tam pracowały na takiej zasadzie. Dużo z nas odeszło teraz z zespołów w Polsce i poszli do dyspozytorni. No i nie wiem, jak wasze odczucie, przepraszam, ale ja mam takie poczucie, że wielu z nas już zapomniało, kto był na zespole, nie? I nagle zupełnie inaczej ten świat wygląda, więc fajnie by było, gdybyśmy mogli sami sobie odświeżyć tą świadomość, no ale też by nam to dało jakiś obraz, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego mam tak mały wywiad, a nie inny, dlaczego ten wywiad jest uzupełniany w trakcie dojazdu, a dlaczego to jest wysłane tak późno, a dlaczego jadę ja, a nie ktoś inny, a dlaczego jedziemy do wypadku na 2 albo na 3 zespoły, skoro nie wiemy, że tam jest wiele poszkodowanych. No, jedźcie i sprawdźcie to hasło, którego bardzo nie lubię, ale tak, jak 2 samochody są zderzone, to dla mnie mamy przynajmniej 2 osoby chore, to przynajmniej 2 zespoły. No, ciężko jednym zespołem zapatrywać 2 osoby. Oczywiście w większości przypadków to się kończy jakimiś tam drobnostkami. Bogu dzięki. Ale, proszę? Bogu dzięki.
Tak, tak. No, aczkolwiek w karierze dyspozytorskiej pamiętam awantury z zespołem, po co ty nas tam wysyłasz na drugi zespół, no bo jest czołówka, na czołówkę to dwa, ale po co tam są bliżej, my będziemy tam jechać teraz 20 minut, no to najwyżej was odwołają, no i za 20 minut padło hasło, daj mi jeszcze ze dwa zespoły i dwa helikoptery ściągnie, jak ci się uda. Tak. No tak, bo się okazało, że były dwa auta i pełne ludzi i ci ludzie faktycznie byli chorzy, nie? Z drugiej strony kiedyś wysłałem, bardzo fajne to było, raz mi się tak zdarzyło, żeby zadzwonił dyrektor szpitala i mówi, proszę pana, wstrzymałem wszystkie zabiegi w szpitalu, blok operacyjny czeka, dlatego że było zderzenie autobusu z traktorem i to była taka krótka, lakoniczna informacja. Poleciały tam trzy helikoptery, pojechały wszystkie karetki, znaczy no nie wszystkie, ale bardzo dużo karetek pojechało, które były dookoła. One też były daleko rozlokowane i się okazało, że była jedna osoba, która była traktorzystą, była chora w tym wszystkim, prawda? Mm-hmm. Ale gdzieś ten cały mechanizm zadziałał fajnie. Oczywiście zaraz tam telefony były, żeby to podwoływać, ale zadziałało to super. No i tak powinniśmy działać z takim założeniem, że zawsze może być źle, a potem możemy sobie odwołać te jednostki. Bardzo, bardzo fajna postawa. Drodzy Państwo, te historie związane z karierą Kacpra jako dyspozytora i ratownika znajdziecie bezpośrednio na wpisach, czy w wpisach, które, jak już wspomnieliśmy wcześniej, Kacper przygotowuje na swoim profilu facebookowym. Wejdźcie, drodzy, proszę Państwo, na ten profil, kliknijcie like, dołączcie do 6266 dokładnie osób, które już polubiło ten profil i niekoniecznie musicie być związani z ratownictwem medycznym czynnie, może entuzjastycznie, ale warto przeczytać pewne wpisy, bo można się troszeczkę dowiedzieć, jak to jest po tej drugiej stronie barykady, bo nie zawsze mamy taką świadomość, że społeczeństwo rozumie naszą pracę i byłoby dobrze, gdyby takie osoby jak Kacper, jak Marcin, jak Tomasz, jak wielu wspomnianych wcześniej, przez to też mogło poprawiać naszą świadomość, która jest, jesteśmy winni to ludziom, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Tutaj pojawił się taki komentarz, do którego ja się chciałem bardzo mocno odnieść, zarówno jest to bliska mi osoba, którą pozdrawiam, Mariusz, pozdrów tatę, pozdrów mamę, mam nadzieję, że macie się dobrze i napisał tak, pozdrawiam wszystkich ratowników medycznych. Rok temu byłem na kursie CLS Ratownik Pola Walki, spotkałem tam fantastycznych prowadzących ratowników z obszerną wiedzą, którzy dużo mnie nauczyli, jak pomagać ludziom i dzieciom. Tak więc to te podziękowania składam, Kacper, na twoje ręce. Pojawił się komentarz pani Sylwii Kozieł, że Dr. House też twierdził, że wszyscy kłamią. Rzeczywiście coś takiego jest. Pozdrawiają nas moi bliscy znajomi, koledzy. Marcin Noga, fantastyczny ratownik, z którym miałem przyjemność chodzić do szkoły medycznej, tej takiej najbardziej podstawowej, czyli studium medycznego, ba, nawet w jednym pokoju w akademiku, żeśmy sobie mieszkali. Nóżka, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami. I tu też taki komentarz od pana Piotra Skibińskiego. Na chwilkę jakby przykryję to twoje lico, drogi Kacprze, bo komentarz jest duży i długi. Kacprze, przede wszystkim pozdrawiam prosto z dyspozytorni medycznej. Wiesz, jak jest z presją z góry. Nieprzyjęte zgłoszenia okraszone skargą wiążą się z karą umowną. Opóźnienie przekazania zgłoszenia wiążą się z karą umowną. Bywa tak, że na jednym z dużych skrzyżowań mijają się dwie karetki jadące w przeciwnym kierunku. ZRM-y się nie lokalizują, oszukują na statusach, pacjenci kłamią, pelikany łykają. Im szybciej się z tym pogodzisz, że ZRM-y to nie tylko wybuchy języka, tym prościej to przetrwać. Dziękujemy panie Piotrze za ten komentarz i prosimy Kacpra, żeby się do niego odniósł teraz, ewentualnie pisemnie po audycji. Tak więc proszę uprzejmie. Dzięki wielkie Piotrek za pozdrowienia i również cię serdecznie pozdrawiam. Akurat z Piotrkiem pracowałem też w dyspozytorni, więc znamy się osobiście. Tak, Piotrek ma rację, to jest prawda, co napisał. No tak jest i no ma rację. Im szybciej się z tym pogodzimy, że to nie tylko wybuchy INZK, tym prościej jest przetrwać. To jest racja, ja się z tym zgadzam, niemniej jednak jako felietonista, jak się tak mogę ładnie nazwać, mogę o tym pisać i mogę o tym marudzić, nie? Że się z tym jednak zgadzać nie będę, że nie możemy oczekiwać od dyspozytorów cudów, że oni się będą narażać dla nas, za nas, no bo w imię czego? Dlaczego ja jako dyspozytor mam za wszelką cenę kryć, chronić i gdzieś tam skakać za zespołem? Nikt mi za to nawet by nie powiedział nigdy dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że wpłynęły w moim życiu na mnie trzy skargi w karierze mojej zawodowej i jeden raz było to od pacjenta, nomen omen, od człowieka, który kiedyś pracował w pogotowiu kierowcy sanitariusza. Tył o buzie.
tyłu buzie, a dwie pozostałe skargi, tak powiem, dyspozytorem, i te skargi były akurat właśnie związane, skierowane od zespołów nomenomen, i to one moi koledzy, czy koledzy, no przepraszam, no, znajome twarze z Pogotowia napisały na mnie właśnie skargę, też jakby zupełnie niesłusznie, no że tak powiem, sami się troszeczkę podkopali w tych skargach. No ale to jakby była ich decyzja, mieli na to prawo, żeby się poskarżyć. No, ja miałem czyste sumienie, wyszło na moje ciągle w tym wszystkim. Także tak, ZRM oszukują, jasne. Dyspozytorzy też, no wszyscy kłamią, no od tego wychodzimy. Od tego żeśmy wyszli. Ja bardzo lubię, te wpisy są takie teraz tam tabelki, gorączka, nie, duszność, tak, COVID ujemny. No. Gorączka tak, duszność tak, kaszel tak, COVID ujemny. Takie ewentualne, ewidentne kopiuj i wklej, więc nie wiem raczej. No, wszyscy kłamią. Absolutnie, absolutnie. Widzisz, pięknie się nam rozmawia, minęła godzina naszego spotkania, czas rozpocząć ten panel dyskusyjny, czas przekazywać te pytania, bo komentarze już się pewne pojawiły. Panie Piotrze, raz jeszcze panu bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się dzisiaj spędzić z nami swój wieczór. Tak więc może pierwsze pytanie od pana Łukasza, bo chyba był pierwszy. Czy to nie jest tak, że ratownictwo poprzez social media buduje swoje ratowniczy EBM, poparty niemonotonnymi sytuacjami? Jak byś się mógł do tego odnieść? EBM to EBM. To wyjaśnijmy na pewno... skrót Evidence-Based Medicine, jeżeli to chodziło panu o to Łukaszowi, tak? Mhm. Tak, no nie wiem, bo to tak, no, na pewno o to Łukaszowi chodziło, nie zakładam inaczej. Ja bym też nie chciał, żeby social media były jedynym źródłem informacji. Faktycznie wiele naszych profilów blogów ratowniczych jakby podaje nam tą wiedzę na tacy, taką gotową, wprost, i to jest fajne. Generalnie z tego, co kojarzę, to wszyscy dają jakieś odnośniki do źródła, skąd się to wzięło. Ja raczej bym zachęcał, żeby potem kliknąć ten odnośnik i samemu wyciągnąć pewne wnioski, dlatego że na Facebooku możemy napisać wszystko. Wszystko. No to też zawsze tłumaczę studentom. Ja wam mogę powiedzieć wszystko, ale sprawdźcie, czy to jest prawda. Bo no, nikt z nas nie jest alfą i omegą, ktoś się może pomylić. Ja na przykład znalazłem kilka błędów w aplikacji, która przelicza nam dawki leków dla dzieci, i są też babole. No, trzeba to weryfikować. Każdemu może się zdarzyć, popełnienie błędu, a być może ktoś gdzieś tam wypisuje jakieś nie do końca wartościowe czy tam prawdziwe rzeczy. Więc ja bym nie chciał, żebyśmy uczyli się z Facebooka, ale chciałbym, żeby Facebook był dobrym miejscem, w którym można znaleźć jakby ścieżkę do tego, gdzie znaleźć te informacje, czyli tak jak to robią moi koledzy, bo ja raczej tam zajmuję się właśnie felietonami, aniżeli przekazywaniem wiedzy na temat ratownictwa, ale gdzieś tam pokazują nam, zobaczcie, zwróćcie uwagę na to jest fajne, takie powstały badania, i proponuję kliknąć w ten odnośnik, przeczytać, sprawdzić, czy to jest prawda, i być może wyciągniemy jakieś fajne swoje wnioski. Więc może nie tyle, co robimy EBM, ale na pewno motywujemy do rozwoju, do nauki i do tego, żeby przeczytać, bo łatwiej jest przeskrolować Facebooka, aniżeli gdzieś tam otworzyć jakieś wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na przykład, czy kardiologicznego, żeby się tym znaleźć. Raczej jak jest coś ciekawego, to ktoś z blogerów ładnie to opatruje obrazkiem, ładnie to opatruje słowem, swoim komentarzem i daje linka. No niestety większość z nas na tym kończy, a szkoda wam, żeby kliknąć tego linka i przeczytać, i być może znaleźć coś fajnego, nie napisać, słuchaj, napisz jeszcze o tym, bo znalazłem taki fajny haczyk, i to by nas tak też rozwijało w tej całej naszej pracy. Absolutnie. Kolejne pytanie jest od naszego zaprzyjaźnionego Szymona Rokickiego. Szymon, przepraszam, bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiamy. Szymon był naszym gościem zarówno w części poświęconej Wojskowemu Instytutowi Medycznemu, dokładnie Centrum Symulacji, ale Szymon był również gościem i opowiadał o Medic Relation. Jak wiemy, Szymon jest i ratownikiem medycznym, i psychologiem, tak więc te kwestie komunikacji są mu ważne. Ale teraz pytanie jako psycholog to takie. Jak jest w praktyce z pomocą psychologiczną dla dyspozytorów medycznych? Jedna z nowelizacji ustawy przewidywała wprowadzenie systemowej pomocy psychologicznej właśnie dla takich osób. Prosimy o odpowiedź. To jest pytanie, na które będzie mi trudno odpowiedzieć, jak to wygląda w dyspozytorii medycznej, bo faktycznie jest taki wymóg. Wiem, że psychologowie są zatrudnieni. Może Piotrek, napisz nam komentarz, czy faktycznie jest taki dostęp. Okaże się pewnie zaraz, że jest dostęp do psychologa dla zatrudnionych, czyli dla ludzi na etacie, na kontraktach już nie. No niemniej jednak, Szymon, może się mylę, może źle mówię,
No, ale nasze oczekiwanie jako ratowników jest takie, że jak nam się coś złego wydarzyło, my sobie idziemy do psychologa, porozmawiamy z nim jakąś chwilę i jakby się to rozładuje. A o ile się nie mylę, to jest tak, że to musi być jakiś proces, że to powinny być ciągłe takie rozmowy z psychologiem i gdzieś to rozładowywanie tych, z psychoterapeutą, nie z psychologiem, ale z psychoterapeutą, rozładowywanie tych emocji i umiejętność radzenia sobie z tymi trudnościami, bo często tak ktoś mówi, no chciałbym mieć psychologa, zjeżdżam po wyjeździe, ciężkie tam zatrzymanie dziecka, idę do psychologa, 20 minut i sprawa załatwiona. No z tego co wiem i z tego co się orientuję, to niekoniecznie tak to działa. Oczywiście można porozmawiać, ale czy to przyniesie długotrwały skutek, nie wiem. Wiem, że kiedyś miałem okazję porozmawiać z terapeutą uzależnień i mówi, że największa grupa zawodowa, jaką ma, to są policjanci na emeryturze i ratownicy medyczni, jeżeli chodzi o uzależnienia alkoholowe, co tak mi postawiło w dziwnej roli. Zacząłem się zastanawiać, czy aby przypadkiem nie za dużo tego alkoholu, ale no, chyba nie, na szczęście nie, że tak nie jest. Niemniej jednak taka pomoc powinna być, nie tylko w dyspozytorni, ale powinna też być dla nas. Inna sprawa jest taka, że były, ostatnio chociażby w dobie COVID-a były takie propozycje, że mogliśmy z tego skorzystać. Dopytywałem się, czy ktoś korzystał z tego i okazuje się, że nie bardzo. Ale z drugiej strony dostałem informację, że jak ktoś zadzwonił, no to niezbyt spotkał się z entuzjazmem w tym telefonie. No może nie zaufania, ale w takim telefonie pomocowym i nie było to, czego oczekiwał, tylko że proces terapii nie trwa godziny, nie trwa dwie, no to trwa długo, to trzeba umieć nauczyć się, trzeba nauczyć się po prostu sposobu radzenia sobie ze stresem, z emocjami, obserwować pewne rzeczy, które się dzieją w ciele, wyłapywać to o krok przed, żeby nie mieć nerwicy i tak samo no wystarczy popatrzeć na tych pacjentów, których mamy nerwicę, my trochę patrzymy z przymrużeniem oka, młody człowiek, gdzieś tam rozdygotany, no, nazywamy to w pewien sposób, nie będę mówić wulgarnie na antenie tutaj, no, ale każdy wie, jak to nazywamy. Znamy sposób leczenia, a nerwica może faktycznie dawać paskudne objawy. No, to też trzeba zdawać z tego sprawę, że nasi pacjenci z nerwicą, no nie dziwię się, jak poznałem ludzi, którzy mają nerwicę, chcę się opowiadać, i nie było to jakby z perspektywy mojej jako ratownika medycznego, nie dziwię się, że wzywają pogotowie, jestem dla nich już teraz bardzo wyrozumiały. Marcin Noga, wspomniany kolega, raz jeszcze nóżka, serdecznie pozdrawiam, napisał, że w dyspozytorii medycznej Poznań podobno jest dwóch zatrudnionych psychologów. Marcin, tylko nie orientuje się do końca, jak jest to z dostępnością, przepraszam bardzo, więc jeżeli ktokolwiek nas słucha z tamtych rejonów i ma wiedzę, prosimy oczywiście o komentarz. Tutaj jeszcze Marcin dopisał, że od nowego roku będzie można iść na L4 z powodu wypalenia zawodowego. Życzę tego jak najmniej, żeby takie rzeczy nas spotykały, nas ratowników, ratowniczki, pielęgniarzy, pielęgniarki, lekarzy, ratowników po KPP, kierowców, whatever, wszyscy ludzie, którzy niosą pomoc drugiemu człowiekowi, zasługują na wsparcie psychologiczne, zasługują na godną zapłatę i przede wszystkim, drodzy Państwo, szacunek, bo czasami mam wrażenie, że tego szacunku do drugiego człowieka nam brakuje. Wspomniany wcześniej pan Heustowski, Michał Walter Heustowski, pozdrawiamy panie Michale, zadał takie pytanie. Czy uważasz, że powinien zmienić się zakres miejsc, w których ratownik medyczny mógłby wykonywać medyczne czynności ratunkowe? Obecnie nie może ich wykonywać w jednostkach wsparcia systemu. Artykuł 15 o tym mówi dokładnie w punkcie 9. Pozdrawienia dla pana Michała i my odwzajemniamy. Znaczy, szczerze mówiąc, ustawy na pamięć nie znam. Łatwo się w niej poruszam, ale musiałbym spojrzeć, o co chodzi. Ja generalnie uważam, że my jako ratownicy medyczni, przede wszystkim w tej legislacji, to już nawet nie zdążyłem powiedzieć, ale powinniśmy dostać możliwość działania samodzielnie, dlatego że dzisiaj mogę wykonywać kardiowersję w ambulansie, mogę komuś grzebać rurą w gardle, będąc w pracy w ambulansie, ale nie mogę zrobić zastrzyku mamie, który, nie wiem, na przykład ma zleconą witaminę B12 raz w miesiącu przyjmować, nie mogę zrobić zastrzyku bratu, który ma obrzęki Quinkiego, pomimo tego, że ma zlecenie lekarskie nawet, jeżeli to już wykracza poza naszą listę leków do podawania samodzielnie. Czyli idąc na mecz i robiąc taką paraobstawę, no ja generalnie no, za wiele nie mogę, a szkoda, bo można by było robić dużo rzeczy, można by było sporządzać z tego dokumentację, także taka indywidualna praktyka ratownicza uważam, że jak najbardziej powinna mieć miejsce. Mają to fizjoterapeuci, mają pielęgniarki, położne, lekarze i dentyści. Dlaczego by i nie my? Dlatego jestem zaskoczony, że w ramach tych propozycji legislacyjnych, w ramach tych nacisków na
na stworzenie, na uaktualnienie tej naszej ustawy, ustawy o zawodzie ratownika, no nikt nie wpadł na to, żeby razem z prawem wykonywania zawodu dać nam możliwość zarejestrowania się jako indywidualna praktyka ratownicza. Dlaczego możemy w ramach pogotowia, w ramach ZTRM-u pojechać do pacjenta, który ma bóle pleców i na przykład dać mu pyralginę? Dlaczego my nie możemy tego zrobić prywatnie? No zobaczcie, jaką byśmy mieli piękną możliwość dorabiania sobie w ramach prywatnej praktyki. Ja wiem, że oczywiście ZTRM nie powinien jechać do bólu pleców. No niemniej jednak, jeżeli ktoś sobie szedł po schodach i gdzieś tam go zgięło w połowie, nie ma co zrobić, no to co ten człowiek ma zrobić? No przecież do POZ-u nie dojdzie. Pamiętajmy, że ratownictwo medyczne nie jest tylko do ratowania życia. Jest tam też mowa o udzielaniu pomocy w nagłym zagrożeniu zdrowotnym. Więc jeżeli to robimy, coś robimy w ZTRM-ach, dlaczego my tego nie możemy zrobić w ramach indywidualnej praktyki? Musimy tworzyć podmioty lecznicze. Teraz te wszystkie obstawy, które my robimy, i skądś mamy z jakiegoś dziwnego miejsca jakieś lekarstwa, jakieś wenflony jeszcze można kupić, ale pamiętajmy, że nie możemy zakładać wenflonu sobie gdzieś tam na obstawie jakiegoś meczu. No oczywiście ja wiem, że to się robi i wielu z nas to robi, ale to jest no, duże ryzyko, balansowanie. Pamiętam, że na jednej z prelekcji Ariel Szczokot w Legnicy opowiadał właśnie o tym, o tych obstawach, wytłumaczył, dlaczego to musi być podmiot leczniczy. Aha. Akurat jestem przykładem osoby, która no, zakładała taki podmiot leczniczy. Uwierzcie mi, że to jest bardzo długa droga. Nie jest to proste, nie jest to łatwe. Nawet ciężko jest wybrać, jaki to ma być podmiot leczniczy. No da się to zrobić, da się to zrobić, ale gdzieś musimy faktycznie kupić. Więc teraz te jednostki wspierające system. Pytanie, co są za jednostki, czy one są podmiotami leczniczymi, bo mamy ustawę o działalności leczniczej, która mówi o tym, że świadczenia zdrowotne można wykonywać tylko i wyłącznie w ramach podmiotu leczniczego. Potem się pojawi problem odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, utylizacji odpadów medycznych. No pamiętajmy, że my nie możemy odpadów medycznych wyrzucić do kosza normalnego. No one muszą być spalone, one muszą być zutylizowane. Mamy tutaj BDO, mamy karty BDO, to wszystko trzeba rejestrować. No i też pamiętajmy, że dokumentację medyczną trzeba przetrzymywać przez 20 lat, a w przypadku zgonu przez 30, gdzieś to musimy trzymać. Więc być może z tego to wynika, że w tych jednostkach wspierających system tych MCR-ów nie można udzielać. No i poza tym pytanie, skąd wziąć leki w tych MCR-ach? No ktoś tam gdzieś ostatnio czuł jakiś komentarz, że teraz mają być karetki w strażach pożarnych, że co zrobią więcej niż KPP? No to ktoś nam wspomniał, że są ratownicy medyczni i że nie muszą być leki, bo wiele pacjentów wymaga zbadania, niekoniecznie leków, no ale co z tego, że coś wybadam, jak nie będę mógł tego uleczyć na przykład, prawda? Gdzieś tam, tam zadziałać. Więc to tak jak w ten sposób, jak ma każdy trafić na SOR, no to wystarczy zapakować i zawieźć. Tyle, nie? Absolutnie się zgadzam. Pozwolę sobie na taką małą prywatę. Pamiętam, kiedy był odcinek z Damianem Porą, z którym rozmawialiśmy o Czerwonym Krzyżu i o ratownikach medycznych i tych po KPP, którzy pracują dla norweskiego Czerwonego Krzyża, on bardzo mocno podkreślił rolę zarówno jednych i drugich. W Polsce nadal uważamy, że ci po KPP to może trochę gorsi, ci, którzy są w różnych grupach hobbystycznych, niezrzeszonych z PDRM-em, to może to są jacyś tam mniej wartościowi ludzie. Zachęcam Państwa, wkleiliśmy przed chwilą link do naszej biblioteki, zerknijcie proszę na ten odcinek i zerknijcie na odcinek z Pawłem Bednarenko. To jest troszeczkę też odpowiedź na to, jak bardzo potrzebne są różne kategorie zawodowe w PRM-ie i nie warto pozbywać się ludzi, którzy nam mogą pomóc. Pan Karol odezwał się do naszego pytania. Pan Karol Motała, dzięki Panie Karolu, napisał Pan Karol informację odnośnie psychologów w poznańskiej dyspozytorni i tam na dyżurze mamy dostęp w ciągu dnia do dwóch psychologów, przebywają z nami na sali i przyglądają się naszej pracy. W każdej chwili możemy skorzystać z ich pomocy. Panie Karolu, gratulacje, pozdrowienia dla Was, dla całej dyspozytorni i dla psychologów. Proszę ukłonić się wszystkim kolegom, koleżankom w naszym imieniu. Pojawił się też bardzo fajny komentarz od naszego stałego widza, od Marka, którego pozdrawiam. I Marek pisze wprost: dziękuję, że jesteście. Ludzie doceniają Waszą pracę dopiero w godzinie W. Szkolenia pierwszej pomocy pomogły mi już nieraz. Dziękuję i Marek jeszcze odpisał na to, co mu powiedziałem kilkanaście godzin temu, że warto zrobić KPP i Marek tutaj potwierdza, że tak, skorzysta z tej propozycji i
takie KPP wezmę na klatę, bo warto potrafić, warto się rozwijać i warto dążyć do doskonałości. Pan Michał jeszcze dopisał, w ramach działań wsparcia systemu, mając podmiot leczniczy, ratownik medyczny nie może wykonywać MCR. Właśnie o to chodzi. Panie Michale, ja myślę, że to jest ta czwarta rzecz, jakimi skomentował pańskie pytanie Kacper, mogłoby się dorzucić do tej listy życzeń do legislacyjnego procesu na temat zawodu ratownika medycznego. Więc jeżeli słuchają nas decydenci, warto ściągać te informacje. Pozdrawia nas również pan Arkadiusz Garbarz, którego ja również ciepło pozdrawiam, szczególnie to mój kolega z uczelni. Witam cię, Arkadiuszu, dziękuję bardzo, że przy nawale swoich obowiązków medycznych jesteś dzisiaj z nami i słuchasz. To naprawdę warto podkreślić, by środowisko medyczne w Polsce, w ogóle medyczne, było jednym zwartym takim zespołem, które się wspiera. Pan Jakub napisał taki ładny tekst. Dzięki za super komentarze. Grunt to być człowiekiem w tym całym zamieszaniu i zrozumieć wszystkie strony pacjenta, ratownika i dyspozytora. Mimo wielu minusów systemu bądźmy zespołem. Kacper, odnieś się do tego, aż serce rośnie za takie słowa. Pewnie. Na początku się tylko odnoszę jeszcze do słów Michała, który tutaj wspomina, że nie można wykonywać MCR. Tak, to prawda. MCR możemy wykonywać tylko i wyłącznie w zespole ratownictwa, w jednostkach systemu. Ale załącznik trzeci mówi o tym, jakie możemy świadczenia zdrowotne wykonywać samodzielnie. Czyli faktycznie, patrząc na nomenklaturę prawną, medycznych czynności ratunkowych w podmiotach leczniczych nie wykonujemy, chyba że jest to dysponent ratownictwa medycznego, ale w inne podmioty lecznicze, przychodnia, transport medyczny, wszystko co jest zarejestrowane jako podmiot leczniczy, jak najbardziej mamy swoje określone świadczenia zdrowotne, które lista jest nawet szersza aniżeli MCR-ów, bo w ramach podmiotów leczniczych i świadczeń zdrowotnych wykonywanych w innych podmiotach leczniczych, aniżeli jednostki systemu, możemy na przykład cewnikować bez zlecenia lekarza, a w ramach pracy w zespole ratownictwa medycznego, w ramach MCR-ów nie możemy cewnikować, tylko pod nadzorem lekarza. Więc jak najbardziej możemy, jeżeli jest to podmiot leczniczy, możemy udzielać świadczeń zdrowotnych. Co do słów Kuby, bardzo miło, ja sobie cenię, wiem, że też Kuba jest od nas z branży. Kuba to w sumie mój sąsiad, jak się okazuje, od niedawna, mieszkamy w jednej miejscowości. Tak, bardzo miło, ja się cieszę, jak takie słowa spływają, może niekoniecznie tyle co do mnie, ale po prostu jak od ludzi spływają miłe słowa. I myślę, że wielu z nas zauważyło to w dobie pandemii, kiedy ludzie nam przynosili kanapki pod szpital albo gorącą herbatę, bo wiedzieli, że długo czekamy i tam były te grupy niewidzialna ręka, czy tam widzialna ręka, się ludzie zrzucali na to, żeby gdzieś nam ktoś posiłki dostarczył i faktycznie te posiłki do nas dojeżdżały. Ja sam tam się kontaktowały ze mną osoby, które prowadziły restaurację we Wrocławiu, się pytały, gdzie mogą dostarczyć, bo no może nie mają za dużo, ale chcieliby jakiś tam poczęstunek nam zrobić. Przywozili mydła, szampony, nawet że jakbym czasami rzeczy niepotrzebne nam zupełnie i tam też był taki troszeczkę nasz opór na początku, że dajcie sobie spokój, nie dawajmy nas stać na to, żeby kupić sobie jedzenie, ale ci ludzie po prostu tak okazywali swoją wdzięczność i chcieli się jakby przysłużyć. To był sposób, który mogą, więc ja bardzo miło wspominam tą ciepłą zupę, którą kiedyś dostaliśmy, tak po prostu. Serca, więc takie ciepłe słowa należą się każdemu z nas, kto pracuje w tej no, trudnej branży, zwłaszcza w tej gałęzi takiej karetkowej. Te słowa się należą, bo robimy coś dobrego dla innych ludzi no i często się poświęcamy, no nie oszukujmy się, to często się poświęcamy i warto takie słowa słyszeć i warto je do nas wypowiadać. Jeden z wpisów Pawła, wspomnianego już dwukrotnie dzisiaj, Pawła Bednarenko, było zdjęcie i za wycieraczką jego ambulansu, on pracuje na Wyspach, była kartka, laurka z drożdżówką, z czymś tam, już teraz nie pamiętam całej sytuacji, ale kontekst był taki, że po prostu ktoś bardzo podziękował za tą pomoc, albo nawet postawienie komuś właśnie jakiegoś czegoś słodkiego czy kawy jest czymś bardzo normalnym i ludzie się szanują, jest czymś bardzo normalnym podjechać karetką pod sklep i kupić sobie jedzenie, czy pod nawet knajpę, żeby odebrać i nikt się nie dziwi, wręcz przeciwnie, społeczeństwo tu w Norwegii i tam w Wielkiej Brytanii widzi, że jesteśmy, krążymy, jesteśmy częścią tego całego świata, tak więc myślę, że też takie oddolne podstawy, organiczne kwestie moglibyśmy troszeczkę bardziej
podkreślać. Arek, którego wspomniałem wcześniej, napisał taki komentarz. Moja firma zajmuje się transportem, szkoleniami z pierwszej pomocy. My również zatrudniamy ratowników po KPP. Nie jeden jest lepszy od ratownika medycznego. Ja myślę, że w ogóle zgodzę się ze stwierdzeniem takim, który kiedyś powiedział Marcin Gbiorczyk. Nieważny jest twój tytuł, nieważny jest stopień. Ważne, że jeżeli ty pracujesz na rzecz drugiego człowieka, ratujesz, to zasługujesz na miano ratownika i możesz mieć różny kolor munduru, nazwę, nieważne. Ważne, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda rzeczywiście realia, w jakich się musimy poruszać. Pojawiło się pytanie, bardzo trudne pytanie, aczkolwiek ja je poprzedzę pewnym takim komentarzem odnośnie coachingowania, bycia coachem. Coach udziela feedback, informację zwrotną z intencją odkrycia obszarów do rozwoju i uwolnienia pełnego potencjału, aby zmotywować do dalszego rozwoju, inspiruje i motywuje. I tutaj postawię trzy kropki. Teraz pytanie jest takie, jak powiedzieć kobiecie z dzieckiem, że ich bliski nie żyje i zachować twarz ratola i zdrowie psychiczne, może kontrowersyjne, ale na pewno bardzo ważne. Dlaczego porównałem coacha i tę konkretną sytuację? Bo w różnych sytuacjach ratownik medyczny musi się znaleźć, podobnie jak coach. Jaki komentarz do tego? To jest pytanie, na które szukałem odpowiedzi na studiach. Po kilku latach pracy w pogotowiu poszedłem na uniwersytet medyczny, były zajęcia z psychologii, mogłem zadawać pytania takie, które były dla mnie ważne. No i usłyszałem odpowiedź, że nie wiem jak odpowiedzieć ludziom, że ich bliski nie żyje, bo pani się zajmowała psychologią prenatalną. No bardzo ciekawy jakby zakres. Ja nie naguję, no niemniej jednak w ogóle nie dało się tego przełożyć na nasze warunki. Inny pan psycholog, z którym pracowaliśmy, uczył nas mindfulness, tak nas uczył, że obrzydził mi to całkowicie, a podobno bardzo fajna metoda relaksacyjna. Pytanie, co to znaczy, że zachować twarz ratola? Jaka jest ta twarz ratola? W moim odczuciu twarz ratola jest taka, że robimy dobrą robotę, ale jesteśmy w pełni empatyczni. No, ciężko być twardym i niemiłym w formie jakiejś fajności. No, trzeba czasami tą twardość, naszą i fajność schować do kieszeni i po prostu z tymi ludźmi być. Przypuszczam, ja do dzisiaj nie znalazłem jakiejś konkretnej odpowiedzi, w jaki sposób to powiedzieć, oprócz tego, żeby powiedzieć to wprost, nie używać jakichś tam słów pod tytułem tatoś poszedł do aniołków, czy do krainy wiecznego, nie wiem, tam wiecznych łowów, jak to się mówi, tylko mówić wprost, że ktoś zmarł, pomimo naszych wysiłków. Ja wiem jedno, i to wiem niekoniecznie z pracy, wiem to z jakichś spotkań rodzinnych. Jeżeli ktoś bliski umiera, to ludzie pamiętają te słowa, które są dookoła do końca życia. No, ale zwróćcie uwagę, no, ktoś przyjechał i powiedział, że na pewno to był zawał, albo że jakiś zator poszedł. No, no nie zawsze to wiadomo, no możemy podejrzewać, że to był zator, ale jakieś tam hasło się palnie tym ludziom i im to zostaje do końca życia. Pisałem taki artykuł, gdzie ekipa pogotowia pojechała do pani i nie reanimowali, twierdząc, że ona nie żyje od dawna. To hasło nie żyje od dawna tak głęboko zaszło w pamięć, że tam była sprawa prokuratorska, jakiś superwizjer. Ja to napisałem w czerwcu, bo pisałem ten artykuł lecąc samolotem na wakacje, więc on na pewno był w czerwcu gdzieś tam opublikowany, można sobie przeczytać, znaleźć linki do tego reportażu. Więc te hasła, które mówimy, są bardzo niebezpieczne, bo one zostają. Ja wychodzę z założenia, że zawsze warto powiedzieć, że pomimo wszelakich starań i działań, jakie tego mogliśmy zrobić, zarówno naszych, jak i tych bliskich, którzy w dobrym momencie zadzwonili, którzy nie zbagatelizowali tego, którzy podjęli jakiekolwiek działania, na tej, że one były nieskuteczne, że one były nieprawidłowe, to zawsze mówię, że robili to, co mogli, zrobili wszystko, co mogli, żeby uratować swojego bliskiego. My również, no ale pomimo tych starań, niestety to serce nie chce ani nawet na chwilę ruszyć. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale po prostu ich bliski zmarł. Wydaje mi się, bo nie wiem, czy to jest najlepsza metoda, dotychczas nie znalazłem lepszej, więc dla mnie ona, ja jej ją stosuję, bo po prostu lepszej nie znalazłem. Chętnie poznam opinię jakiegoś fachowca, który być może nauczy mnie informować bliskich o zgonie ich śmierci. Ostatnio nawet napisałem taki krótki post, jakby wskutek jeszcze innego postu. Faktycznie pojechaliśmy z kolegą Romkiem do zatrzymania krążenia, 40-paroletni mężczyzna, który zmarł. Doszło do zatrzymania krążenia przy jakby świadkach, przy jego żonie, więc to wszystko się działo od razu. Niestety nie była uciskana klatka piersiowa, to pomimo tych kilku minutowego dojazdu, zanim zadzwoniła, zanim zgłoszenie zostało przyjęte, wysłane, to minęło to z około tam 12 minut. No i wydarzyło się tak, że ten pan zmarł. Ta pani od początku krzyczała, uderzała rękoma w ścianę, a za drzwiami, za ścianą w drugim pokoju była 8-letnia dziewczynka i 11-letni chłopiec. No i tutaj nie ma dobrego słowa, no, co powiedzieć.
ten obrazek, kiedy wszedłem tam do pokoju, bo czekaliśmy na siostrę tych dzieci starszych, żeby ona przekazała informację, żeby była przy tych dzieciach, bo mama jakby nie była w stanie być przy tych dzieciach, no ale też uderzając rękoma czy tam głową w ścianę, gdzie były dzieci i krzycząc w niebogłosy, te dzieci niewątpliwie bardzo się bały. No, postanowiliśmy wejść do tego pokoju i tych dzieci po prostu poinformować, że tata zmarł i być przy nich. No, udało się wykrzesać półtora zdania i niestety gula w gardle się pojawiła, łzy i szklanki w oczach też. No, to jest twarz ratola dla mnie, też empatyczna i też, że potrafimy się wcielić jakby w emocje tych ludzi i nie możemy być wiecznie twardym w tym wszystkim. No, nie da się tak. I to jest to, co mówiłem wcześniej, że z tej jakby pozycji, jak to Marcin, który jest na wyjeździe. Cześć Marcin. Tak, właśnie Marcin napisał. Świetnie Marcin, że nas dzisiaj słuchałeś, oglądałeś. Powodzenia, jedźcie ostrożnie i wracajcie bezpiecznie. I jeśli możecie zrobić, to zróbcie wszystko to, co w waszej mocy i daj znać, jak poszło, koniecznie. Troszkę nam Marcin przerwał, ale cieszę się troszkę, bo pojawiałem się tutaj, powinniśmy się zbliżać do końca naszego programu, a jest coraz więcej gości, coraz więcej słuchaczy, więc jeżeli dysponujesz jeszcze kilkoma minutami, żeby odnieść się do pytań czy do komentarzy, będzie nam bardzo miło. Chris napisał, u mnie zaczęło się od KPP i tak mnie to wciągnęło, że wylądowałem na studiach z ratownictwa medycznego. A odezwał się do nas również świetny kumpel, Marcin Kwaśnik, którego bardzo pozdrawiam. Marcin jest tutaj w Norwegii, ale napisał taki komentarz, pewnie w kontekście sytuacji w Polsce. Witajcie, ostatnio parę razy korzystaliśmy z waszej pomocy. Kontakt z DM i z ratownikami medycznymi na najwyższym poziomie. Pierwsza klasa, dziękuję, że jesteście. Takie pozdrowienia od Marcina i Marcin dla ciebie też, dla ciebie i dla twoich bliskich. Kacper, proszę, cokolwiek powiedz, to bardzo tak. Cieszę się, że takie wspomnienia ktoś ma ze współpracy z nami, bo to jest miłe, bo na ogół słyszymy te negatywne. To wiecie, jak idziemy do restauracji, jeżeli jest dobre jedzenie, jest miła obsługa, to nic nie powiemy. Ale jeżeli tylko nam coś nie przypasuje, to tych komentarzy w internecie zostawimy kilka co najmniej i obniżymy gwiazdki, żeby pokazać, że było źle. A szkoda, nie ma u nas w naszej kulturze czegoś takiego, żeby się doceniać i dziękować sobie za takie oczywiste jakby rzeczy, ale fajnie powiedzieć czasami do bliskiego, dzięki, że jesteś, fajnie, że dzisiaj spędziliśmy czas razem. To tak niewiele, a tak dużo daje. Ja też robię coaching par, przychodzą do mnie małżeństwa z jakimiś trudnościami i wystarczy, żeby pokazać im, jak się doceniasz nawzajem i bliskość między nimi rośnie i są zadowoleni z tego, tak? Gdzieś te kryzysy się kończą takimi drobnymi właśnie miłymi słowami. I znowu odniosę się, dzisiaj mam tę przyjemność odnosić się do wypowiedzi czy działalności wielu wspaniałych kolegów i koleżanek. Właśnie Szymon Rokicki w Medic Relation mówi o tych komunikacyjnych mechanizmach, które są podstawą, tworzą podstawowy warsztat do tego, żeby przekazywać informacje w taki sposób, żeby zarówno sama informacja, ale co najważniejsze, byśmy my sami byli dobrze zrozumiani. Pani Nicole napisała takie pytanie. Kacper, jak z doświadczenia wieloletniego oceniasz rolę kobiet, ratowniczek w systemie? Popularny jest pogląd, że to niekoniecznie miejsce dla kobiet. Co o tym sądzisz? Czy takie podejście się zmieniło na przestrzeni lat? Jak oceniam rolę kobiet? No, lepiej się nie da tego zreklamować niż to, że moja żona jest ratowniczką medyczną. Także no, mogę myśleć sobie co chcę, aczkolwiek panie są. Troszeczkę się zmieniło. Kiedyś kobiety w ratownictwie medycznym były postrzegane jednak negatywnie. To jest trudna praca, to jest praca fizyczna, to jest praca, gdzie często była jakaś agresja i to trzeba sobie radzić, ale jeżdżę z kobietami, nawet da się zauważyć taką emancypację tych pań, że my chwycimy od tej cięższej strony, to my niesiemy torbę. Niestety społeczeństwo wtedy mówi, no to co pan idzie sobie z jakąś torebką, a pani takie ciężkie urządzenie dźwiga, tak? Ale dziewczyny dają radę. Faktycznie nie zawsze jest dobrze, bo pamiętam kiedyś coś takiego, że dzwoni dyspozytorka, mówi, wiesz co, wyślę was tam, bo na tym zespole jeżdżą dwie dziewczyny, to one do złamania nogi nie pojadą. No, to uważam, że nie w porządku, ale dopóki dziewczyny chcą z nami działać na równi, to jak najbardziej zapraszam serdecznie, działajcie. No, dlaczego by nie? No, to jest fajne, to zawsze jest... Nie jesteśmy samymi facetami wtedy w tym gronie, są też z nami dziewczyny, chociaż panie, które pracują na stacjach, na podstacjach doskonale wiedzą, jak się pracuje z facetami i sobie to cenią na przykład, tak jak na oddziale panie sobie ceniły pracę ze mną, bo mówił, że z babami to ciężko przebrnąć, a mówiła, z tobą to super praca, nie? Jakoś to wszystko ładnie idzie i gładko, nie ma takich tych
jakiś tam zagrywek w dziwną stronę, aczkolwiek tak, jak najbardziej. Uważam, że panie powinny pracować w ratownictwie, jest dla nich miejsce, a na pewno powinny spróbować. Jeżeli tylko czują potrzebę, że gdzieś jakąś taką chęć, czują do tego pociąg, to spróbować. Być może okaże się, że się faktycznie nadają, żeby dla nich za ciężko, za trudno. Jasne, wtedy najważniejsze, żeby sobie powiedzieć, to jednak nie dla mnie, bardzo bym chciała, ale nie dla mnie. W związku z tym będę, nie wiem, pracować na SOR-ze albo w dyspozytorni, gdzieś, gdzie będę mogła się realizować w podobny sposób, a będzie sprawiał mi to przyjemność, a nie, że za wszelką cenę tam będę dźwigać i się szarpać z tym wszystkim. Nie? To też nie o to życiu. Pozwolę sobie dodać do tego pytania pani Nicole, czy może do twojej odpowiedzi, że tutaj, gdzie ja funkcjonuję w tym systemie norweskim, wręcz pracodawca tak dobiera stałe pary, bo pracujemy w stałych parach, żeby była kobieta, mężczyzna. Dlaczego? Dlatego, że jest szereg zadań bardzo powtarzalnych w naszej pracy, które dedykowane są dla pań w kontakcie z drugą kobietą, kiedy na przykład doszło do gwałtu, kiedy doszło do jakiejś bardzo trudnej sytuacji, albo też różnic kulturowych. W takim miejscu, gdzie ja pracuję, jest bardzo duża, bogaty wachlarz kulturowy i czasami jest tak, że z punktu widzenia religii i przekonań mężczyzna nie może dotknąć kobiety, więc stricte rzeczy jak wykonanie EKG czy zbadania jakichś podstawowych rzeczy, na przykład jak zbadanie brzucha, zrobi to wtedy moja koleżanka. Tak więc wręcz wykorzystuje się ten parytet do tego. To taki mój komentarz z tej strony. Bardzo serdecznie panią pozdrawiamy, również dziękujemy za obecność i bardzo fajnie, że jest pani z nami. O, pojawił się Tomek Sanak, którego również teraz pozdrawiamy i pojawiło się kolejne pytanie od pana Michała. Co myślisz o samorządzie ratowników medycznych, jeżeli kiedyś taki powstanie? Czy będzie to dobre ciało prawne do oczyszczania zawodu z Januszy Ratownictwa? Dobre pytanie. Bardzo podoba mi się ta druga część tego pytania. Pamiętajmy, że jak coś się oczyszcza, to można oczyścić Januszy Ratownictwa, ale można oczyścić też z nas. Dlatego uważam, że powinno być doceniane bycie dobrym ratownikiem. I wtedy jakby jestem przeciwnikiem przymuszania, a jestem zwolennikiem zachęcania. Więc być może ci Janusze Ratownictwa, niektórzy z nich by postanowili rozwijać się i gdzieś tam zadziałać więcej, bo może by ich to przekonało. I przestaliby być Januszami tego ratownictwa, bo wszyscy wiemy, że Janusze to niekoniecznie to wynika z wieku czy stażu, bo też mamy młodych Januszy ratownictwa i każdemu, w każdym wieku tym ratownikom możemy coś zarzucić, prawda? Co myślę o samorządzie ratowników medycznych? Zawody medyczne mają swoje samorządy i kiedy ja ich pytam, jak wam się współpracuje z waszymi izbami, to by wam, jesteście głupi, że chcecie coś takiego zrobić. Jakkolwiek o izbach takich, które już od dawna istnieją, tam lekarze czy pielęgniarki, to mogę to przyjąć. Tak, dla mnie bardzo zaskakujące są opinie fizjoterapeutów na temat ich samorządu, który jest młodym samorządem i troszeczkę mnie to niepokoi, że oni mówią, że no, miało być fajnie, a wcale fajnie nie jest. I to wielokrotnie się tam pytałem, albo jest nijak, albo jest jak. Więc ja jak najbardziej jestem za samorządem ratowników, ale trzeba to bardzo, bardzo spokojnie wprowadzić, bardzo spokojnie przeanalizować, określić jakieś zadania dla tego samorządu, co do końca będzie robić, bo tak szczerze mówiąc, ja teraz czytam tak w internecie i słyszę taki przekaz, że samorząd ma być, czytam sobie projekt ustawy i widzę, że samorząd ma prawo dać i zabrać prawo wykonywania zawodu, ma prawo mieć sąd, trzeba na niego płacić składki, ale no, ciągle nie wiem, co dalej, jak korzyść z tego większa płynie, nie? Dlatego to tak troszeczkę przewrotnie mówię, bo ja sobie zdaję sprawę jakby z korzyści płynących z istnienia samorządów, ale to, co się słyszy na podjazdach SOR-ów czy na bazach, no to co ten samorząd nam generalnie da? Więc ja bym był zwolennikiem zbadania jakby naszej opinii jako ratowników, ale jakby żeby dotrzeć do wszystkich, nie tylko poprzez Facebooka, nie tylko przez internet, bo nie wszyscy z tego korzystają, ale żeby tak zapytać w różnych miejscach, bo tak jak mówię, no ratownictwo w dużym mieście jest zupełnie różne od ratownictwa w małym mieście, jeszcze inaczej na wsi, inaczej na wschodzie, inaczej na zachodzie, inaczej na północy, inaczej na południu i zobaczyć, jakie są z tego korzyści, jakie są oczekiwania. No i potrzebny jest ktoś, kto przedstawi nam płynące z tego, co my z tego będziemy mieli, mówiąc tak bardzo kolokwialnie i bardzo, bardzo wprost. Także nie mówię nie, mówię tak, ale dobrze przemyślane, nic nie wprowadzane na łeb, na szyję, w pośpiechu, wszystko pomalutku i samorząd ratowników tak, ale ze zmianą jakby i z planem całego środowiska tego naszego dookoła, environmentu, że tak powiem, może korporacyjnie, czyli
nie sam samorząd, ale cała nasza przyszłość zawodu ratownictwa medycznego powinna być zrobione w jedno w tym wszystkim. Poza tym ja troszeczkę się boję, że samorząd to mogą być głosy jakby jednej opcji, a dzisiaj mamy tych opcji kilka, które się wypowiadają. No i że ten samorząd będzie miał na przykład taką decydujący głos. No to wiadomo, to będą wybory, więc też głos większości można by było powiedzieć, nie? Absolutnie. Pomału będziemy zbliżać się do podsumowania naszego spotkania. Zanim to jednak te takie ostatnie słowa padną ode mnie i od ciebie, to jeszcze przestrzeń medialna czy multimedialna dla naszych widzów i słuchaczy. I tutaj ja, Bart, napisał dobre słowa i cenne rady. Kacper, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. To naprawdę fajnie jest mieć możliwość posłuchać kolegę po fachu, nauczyciela, pedagoga, coacha, a przede wszystkim człowieka z otwartym umysłem. Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania, ale też będę miał przyjemność w tym momencie wręczyć tobie taki drobny, malutki upominek. Nie wiem, czy może wiesz, ale mamy taką tradycję, tylko chodź do tatusia, butków nie zamocz, jakby to powiedział klasyk, że nasz rysownik Mike z Górskiej Chaty obrazuje, nadaje ilustracje do naszych odcinków Nordic Triget Live. I dzisiaj również tak się stało i popełnił pracę, którą gołąb jego do nas przysłał. Tak więc uwaga, teraz będę prezentował. Mam nadzieję, że się uda tę pracę tobie pokazać. Robimy szorowanie ekranu. Jest tutaj gdzieś i wszyscy Państwo, którzy nie lubią, nie oglądają nas teraz, ale słuchają, to proszę, żeby włączyli na moment chociaż ekrany. Zobaczcie, co się ciekawego porobiło. Tutaj rysunek naszego Majka, który zatytułował, który nadał taki dialog człowieka samego w rozmowie z samym sobą. A może to już czas, żeby wyjechać w Bieszczady po którymś dyżurze albo po którejś tam godzinie. Jakbyś się do tego odniósł z punktu widzenia medycyny karetkowej, drogi Kacprze? Takie przemyślenia przychodzą i myślę, że przychodzą wielu osobom, które pracują w ratownictwie medycznym i one będą przychodziły, ale wtedy trzeba sobie postawić dobry cel, ten cel dobrze opisać, dobrze go sobie w głowie omówić, jednak do niego dążyć, tak? No bo wyjechać w Bieszczady, czyli uciec, a może by jednak podziałać, żeby było dobrze. I wtedy właśnie powstaje medycyna karetkowa i to jest to, co daje jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, coś, co jednak sprawia, że jednak nie jechać w Bieszczady, tylko dalej działać i może robić coś jeszcze innego, co gdzieś te emocje rozładowuje i pozwala gdzieś tam ciągnąć się do przodu i motywować do coraz lepszej to pracy i do coraz lepszych działań. Fantastycznie. To jest komentarz związany z rysunkiem, który wpadł właśnie już, znaczy wpadnie za moment na twoją skrzynkę mailową. Będzie nam niezmiernie miło, jak on zostanie gdzieś tam wydrukowany i może powiesisz w gabinecie coacha i będzie sobie przypominał to dzisiejsze fajne spotkanie. Teraz pozwolisz, że zapowiem nasz kolejny odcinek, który będzie w przyszłym tygodniu, a ciebie poproszę, żebyś w kontekście działalności medycyny karotkowej, twojego profilu, twoich doświadczeń i tego wszystkiego, co żeśmy dzisiaj wraz z widzami i słuchaczami opowiedzieli, żebyś to podsumował. A ja z największą przyjemnością mam zaszczyt zaprosić Państwa do kolejnego odcinka. Ten odcinek w przyszłym tygodniu będzie już 30, drodzy Państwo, listopada i będzie mi niezmiernie miło móc przywitać w naszym studiu Nordic Triget Live pana profesora doktora habilitowanego Adama Bodnara. Pan profesor, były rzecznik praw obywatelskich, będzie z nami. Będziemy rozmawiać z panem profesorem o bezpieczeństwie obywatelskim. Nadamy temu słowu może nową definicję. Będziemy chcieli zapytać pana profesora, jak obecna sytuacja prawna i proceduralna w Polsce, w Europie i w Norwegii wpływa na poczucie bezpieczeństwa obywatelskiego. Tych wątków będzie wiele, bo jak wiemy, pan profesor Bodnar jest bardzo cenioną osobą, cenionym prawnikiem i również pedagogiem i akademikiem. Tak więc z pewnością będzie to dla Państwa nie lada gratka, żeby posłuchać, co pan profesor Adam Bodnar na antenie Nordic Triget Live będzie miał do powiedzenia. Tak więc 30 listopada, godzina 18, w profil facebookowy Nordic Triget. Zachęcam wszystkich do polubienia naszego profilu. W ten sposób będziecie Państwo mogli być na bieżąco, jeśli chodzi o nasze relacja
relacje w Nordic Striget. Takiego gościa będziemy mieli w przyszłym tygodniu, może wpadniesz do nas. Bardzo chętnie. Mam nadzieję, że tak się stanie. Zobaczmy tutaj w komentarzach, kto jeszcze coś do nas napisał. O, ratownicy z Bieszczad pozdrawiają. No. Czyli oni już wyjechali, tak, do tych Bieszczad. Tak. Świetnie, bardzo, bardzo fajnie. Jest z nami, mam nadzieję, że pani Joanna, chyba że jakaś inna osoba teraz prowadzi media społecznościowe Szkoły Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych Podwodnik. Bardzo fajnie, że jesteście dzisiaj też z nami. Pozdrowił nas też nasz stały widz Sebastian Wnuk. Fajnie, dobry wieczór, dzień dobry. Cieszę się, że jesteś drogi widzu z nami dzisiaj. I tutaj taki komentarz odnośnie Bieszczad. Mateusz Welęga napisał, proponuję pojechać w Bieszczady, żeby chwilę odpocząć, spędzić trochę czasu z samym sobą, jak to w górach, i spojrzeć na wszystko z boku, albo może z góry. Jednak po tym wyjeździe wrócić z naładowanymi bateriami i robić swoje. Dziękujemy. Pan Marcin Madej, pozdrawiam DBO. Jeżeli pojawią się jeszcze jeżeli pojawią się jeszcze jakieś komentarze, napiszcie do nas miłe słowa, przede wszystkim do naszego gościa Kacpra. Po audycji Kacper w tych wszystkich komentarzach na pewno się odezwie, napisze i mam nadzieję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie w Nordic Striget Live. I teraz czas przyszło się podsumować, drogi Kacprze, tak więc prezent poleciał, zapowiedź spotkania z panem profesorem Bodnarem, to teraz to podsumowanie. Zamieniamy się w słuch, drogi kolego. Cóż to podsumowywać? Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. To jest takie jakby wyróżnienie i faktycznie jakby w słowach, które czy napisał Tomek na Prehospital Blog, czy Kuba na swoim profilu Ratownictwo Łączy Nas Wspólna Pasja. I tak jak napisał Marcin w Lukas Felczer właśnie od Influencer, to jest dla mnie bardzo miłe i to jest takie jakby docenienie, czuję, że to jest docenienie tego, co robię. Od 4 lat tej działalności takiej jakby felietonistycznej. Moja pani polonistka z liceum by nie uwierzyła, że ja kiedykolwiek mogę cokolwiek pisać, więc niewątpliwie jestem przekonany, że ona tego nie ogląda, ale mogłaby sobie czasami poczytać i zobaczyć, więc nigdy nie zrażajmy się do tego, że ktoś nam coś mówi, że tak nie będzie. Ja pamiętam, jak teraz nawet na studiach magisterskich, gdzie był właśnie coaching, określiłem swój cel jako pracować jako nauczyciel akademicki i została moja praca odrzucona, że to jest niemożliwe, żeby znaleźć pracę jako nauczyciel akademicki w miesiąc czasu. Po prostu prowadzący nie wiedział, że ja tą pracę już mam nakręconą, tylko czekaliśmy na moją obronę, więc miałem ochotę mu odpisać i pokazać mu umowę, że jednak da się, tylko trzeba wierzyć w siebie i nie patrzeć na to, co mówią inni, nie ograniczać się w tym wszystkim. Także cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj zobaczyć. Bardzo się cieszę, że mogłem odpowiedzieć na pytania. Nie wszystkie były proste, szczerze mówiąc, a zwłaszcza tam, co wyciągnąłeś jakieś moje cytaty, o których nie wiem, co do końca pisałem, dlatego że tych wpisów było dużo. Niestety Facebook zablokował, zlikwidował możliwość pisania tego w formie notatek, raczej w formie postów, więc tam się zrobił totalny bałagan. Być może kiedyś przyjdzie czas, że przyniosę to na takiego prawdziwego bloga opartego na WordPressie, jak to blogerzy doskonale o tym wiedzą. Może przyjdzie na to czas, więc ja uważam, że ta rozmowa fajna. Ja ją odbieram jako bardzo fajne spędzenie czasu, pomimo tego, że jestem po nocy i jestem jutro cały dzień bardzo, bardzo aktywny. Dzisiejszy teraz też był bardzo aktywny. Niemniej jednak fajnie, że udało się znaleźć czas na to, żeby ze sobą wspólnie porozmawiać. A ja jakby częścią podsumowania będzie ogłoszenie, zaproszenie pana, ja Barta, zapraszam do oglądania Krasnali Ratowników Medycznych we Wrocławiu przy ulicy Oławskiej. Zapraszamy, panie ja Bart, proszę zrobić zdjęcia i wysłać do mnie, pokażemy na profilu Nordic Striget, zachęcamy do polubienia tego profilu, zachęcamy do tego, żebyście się państwo stali szczęśliwymi posiadaczami naszej subskrypcji na kanale YouTube, gdzie można nas znaleźć, ale nie zapominajcie o Kacprze. Kacper robi świetną robotę, proszę polubić jego profil w mediach społecznościowych, warto tam czerpać wiedzę, warto dyskutować, warto rozmawiać, bo dużo tych komentarzy rzeczywiście jest. I myślę, że 2022 rok, który już za chwilkę będzie sprzyjał ku temu, żebyśmy rzeczywiście w grupie większej tych youtuberów, tych bardzo elokwentnych ludzi systemu ratownictwa medycznego i medycyny karetkowej się tutaj wspólnie pojawili, żebyśmy mogli na te tematy ciekawe również porozmawiać.
No, zgadzasz się czy nie? Zapraszamy. Tak, pewnie, zgadzam się. Jasne, że tak. Ja mam nadzieję, że uda nam się spotkać, ale Boże, nie tyle w formie takiej online, ale jednak, żebyśmy usiedli sobie wszyscy razem koło siebie i mogli przedyskutować to tak face to face. Jednak z tym kontaktem werbalnym, jednak będę się upierał przy tym kontakcie werbalnym i niewerbalnym też, bo to jest dla mnie ważne. Tam online nie wszystko jest takie, jakbyśmy chcieli. Widzisz, rozmawialiśmy, że godzinkę z 15 minut szybko, a tu wyszło inaczej. Ja się bardzo cieszę, bo przez to, że jest nas nadal bardzo dużo, blisko 100 osób teraz nas ogląda i słucha, bardzo się cieszę z tego powodu. To też jest taki wielki ukłon w kierunku słuchaczy, że jeszcze z nami tutaj wytrzymali. I dziękujemy za waszą, drodzy państwo, aktywność. Nie pozostało mi nic więcej, jak podziękować za dzisiejsze spotkanie. Moim i państwa gościem był pan Kacper Mazurkiewicz, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki, pedagog i coach oraz dyspozytor medyczny wręczający nagrodę Złotego Pelikana. Dziękuję tobie, Kacper, za dzisiejsze spotkanie. Pozdrów wszystkich twoich bliskich, kolegów, koleżanki w stacji, w szpitalach, gdziekolwiek jesteś. Bądźcie w tym całym zamieszaniu pandemicznym zdrowi i dbajcie o siebie jak najbardziej. Jasne. Wielkie dziękuję za dzisiaj i serdeczne pozdrowienia, zwłaszcza dla tych, którzy gdzieś tam mnie wspierają w tych moich działaniach, bo pamiętajmy, że za każdym sukcesem zawsze stoi grupa ludzi, która niekoniecznie jest widoczna, a jest warta docenienia. I jeszcze chciałem powiedzieć, Jacku, że powiedziałeś, że dziękujemy, że wytrzymali ci widzowie z nami. Ja myślę, że oni nie wytrzymali, tylko ja żywię nadzieję, że oni po prostu bardzo miło spędzali czas, a nie wytrzymywali. Skoro tyle czasu rozmawiamy. Warto trochę kokietować, zawsze można odbić to z jakimś fajnym komentarzem. Tak to zostawiamy. Drodzy państwo, to był kolejny odcinek Nordic Triget Live, gdzie rozmawialiśmy o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej, a od dzisiaj również tej karetkowej. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a państwa serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka, który już 30 listopada, gdzie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie obywatelskim z panem profesorem Adamem Bodnarem. Kłaniamy się wszystkim bardzo serdecznie, machamy do państwa i do szybkiego zobaczenia.